Dzień dobry Państwu. Otwieram 51. sesję Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Na samym początku chcę poinformować, że zgodnie z listą obecności na 15 radnych, 14 radnych jest obecnych, więc Rada może podejmować uchwały. Chcę przywitać Pana Burmistrza, Panią Burmistrz, pracowników, radnych, przedstawicieli mediów i wszystkich nas słuchających i oglądających. Dzień dobry Państwu i witam serdecznie. Przed otwarciem sesji wpłynęły dwa wnioski do porządku obrad. W związku z tym będziemy musieli je przegłosować, czy wejdą do porządku obrad. Pierwszy wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały BRN 0006.30.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 stycznia 2020 roku. I to jest... To już może tak sobie wezmę, tak? Czy pani radna tutaj przedstawi ten projekt uchwały? Poproszę. Bardzo proszę kolegów o przegłosowanie tego wniosku i włączenie go do obrad naszej sesji, ponieważ komisja dość długo czekała na materiały, żeby zamknąć tą sprawę i chcielibyśmy, że tak powiem, zakończyć tą petycję, która wpłynęła w grudniu praktycznie, a już mamy kwiecień. Ja tylko przeczytam, że w dniu 12 stycznia 2022 data wpływu wpłynęła petycja mailem od pana, gdzie w spornej sprawie kwestii rozporządzenia i zarządzenia dotyczące szkodliwości maseczek i konieczności zakrywania ust i nosa. Petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z treścią petycji przez komisję na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 komisja stwierdziła, że przesłana mailem petycja jest niekompletna, ponieważ sam wnioskodawca w tytule petycji umieszcza zdanie uzupełnienie petycji z 20 grudnia 2021. W związku z tym komisja zwróciła się mailem do wnioskodawcy o uzupełnienie brakującej części petycji. 21 kwietnia 2002 roku komisja ponownie przystąpiła do przeanalizowania petycji, jednak z powodu braku odpowiedzi uzupełnienia brakującej części petycji komisja postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Dlatego bardzo Państwa proszę kolegów, żebyśmy przegłosowali, żebyśmy mogli to dzisiaj zakończyć tą sprawę tej petycji. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Pani Radnej. W związku z czym poddaję pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały BRN.0006.30.2022 do porządku obrad dzisiejszej sesji po punkcie trzecim jako punkt czwarty i podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skarg i Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 stycznia 2022. Głosujemy, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się. Wynik głosowania.
głosowania. 14 głosów oddanych, 13 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Projekt uchwały wchodzi do porządku obrad. W punkcie 4. Dziękuję bardzo. Drugi projekt uchwały radnych Rady Miejskiej dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały BRM.0006.31.2022 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. I tutaj pana przewodniczącego poproszę o przedstawienie tego projektu. Nie dostanę. W związku z możliwością wystąpienia nieprawidłowości w procesie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 4 w Rabce Zdrój, a także osadzenie na tym stanowisku pełnomocnicy obowiązań dyrektora szkoły podstawowej nr 4, o którym nie była nauczyciel, jest szkoły radni Rady Miejskiej, zwracam się z przeprowadzeniem kontroli w terminie mającym powyższe na uzasadnienie podjęcia uchwały. Przedmiotem sprawy jest uzasadnienie. Dziękuję. Nie wiem, czy jakieś... Nie, nie. Myślę, że można było, pan radny cicho czytał, ale było słychać jednak. Okej, dobrze. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały BRM.0006.31.2022 do porządku obrad dzisiejszej sesji po punkcie 4 jako punkt 5. Podjęcie uchwały na wniosek Rady Miejskiej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 9 radnych głosowało za przyjęciem zmiany, 5 wstrzymało się. Wobec tego projekt wchodzi do porządku obrad w punkcie 5. Dziękuję. Tutaj jeszcze, zanim odczytam porządek obrad 51. sesji Rady Miejskiej, pan burmistrz prosił o wycofanie projektu o wycofanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. To był projekt uchwały 26. Pana burmistrza poproszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, w związku z tym, że pojawiły się kolejne osoby, które chciałyby uzyskać zgodę na wydzierżawienie też terenów, naszych terenów gminnych, prosiłbym o wycofanie tego. Jeżeli wpłyną tamte wnioski również, to chciałbym, żebyśmy to jeszcze omówili. I drugą sprawę dla mnie istotną, to myślę, że byłaby okazja też pokazania na komisji kosztów, które ponosimy, to o czym żeśmy mówili, tych ubikacji miejskich. I myślę, że wtedy państwo będziecie mieli kompletną wiedzę i informację na ten temat. Także prosiłbym o wycofanie tego wniosku. Proszę bardzo. Chciałam tylko zapytać, panie burmistrzu, bo na komisji właśnie rada wyraziła sprzeciw swój, zaopiniowała negatywnie tą uchwałę, ale tam była właśnie od rady propozycja o przetarg, żeby tak jak pan tu powiedział, było więcej osób chętnych, czyli od tego momentu już jakieś osoby pokazały, zjawiły, to krótki czas był. No, szanowni państwo, wy jako radni też rozmawiacie z mieszkańcami, no więc przyszły też inne osoby zainteresowane.
To bardzo fajnie, cieszymy się, bo o to nam chodziło właśnie, żeby był ogłoszony przetarg, żeby była szansa, żeby ktoś inny się też tym zainteresował, prawda? Czyli jest taka możliwość. Dlatego no, chcę to wycofać, tak? I jeżeli będą ewentualnie wtedy następne jakieś wnioski, no to będziemy dyskutować ewentualnie i myślę, że wtedy można będzie pewne wyliczenia też Państwu pokazać. Dziękuję bardzo. W związku z tym... Nie. Jest jak, bo skoro burmistrz ten wniosek zgłosił, burmistrz może go wycofać. Dokładnie, także tutaj jest, ale został wycofany i tyle w tej sprawie. W związku z tym, że wszystkie zmiany już zostały przegłosowane i uwzględnione, odczytam porządek obrad 51. sesji Rady Miejskiej po zmianach. Otwarcie 50. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdroju z działalności międzysesyjnej, punkt drugi. Punkt trzeci, podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. I tutaj podpunkt drugi staje się automatycznie podpunktem pierwszym. I to jest w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. To jest projekt uchwały numer 27. Podpunkt drugi w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 i podpunkt trzeci w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój i to jest projekt uchwały numer 29. Punkt czwarty, podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 stycznia 2022. Punkt piąty, podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenie dodatkowych kontroli nieobjętych planem kontroli Komisji Rewizyjnej. Punkt szósty, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy, zamknięcie sesji. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Dziękuję, nie widzę. Poproszę pana burmistrza o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Panie przewodniczący, szanowni radni. Sprawozdanie z działalności burmistrza Rabki-Zdroju za okres od 30 marca 2022 roku do 28 kwietnia 2022 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 16 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych dotyczących wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój, 5 zarządzeń, zmian w budżecie gminy na rok 2022 w układzie wykonawczym budżetu, 4 zarządzenia, zmiany zarządzenia z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2022 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, 6 zarządzeń, przyjęcia planu finansowego rachunku środków funduszy pomocy, 1 zarządzenie. 4 zarządzenia ogólnoadministracyjne dotyczące w sprawach przeznaczenia nieruchomości do użyczenia zgodnie z wykazem do zarządzenia wywieszonym na 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju oraz zamieszczeniu na stronach internetowych gminy i zamieszczeniu w prasie lokalnej. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny aport do spółki, której udziałowcem jest gmina Rabka-Zdrój. Zmiany zarządzenia z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie nadania regulaminu udzielania dotacji mieszkańcom gminy Rabka-Zdrój w projekcie pod nazwą Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski w przedmiocie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych etap drugi. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły nr 2 w Rabce-Zdroju, szkoły podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju i przedszkola w Chabówce. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem 3 upoważnienia z rejestru ORG. Upoważnienie pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju do obsługi systemu centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Upoważnienie dla pani Kingi Sroczyńskiej, inspektora Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie
dla pana Adama Radonia, podinspektora w Wydziale Informatyki i Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, do reprezentowania burmistrza Rabki-Zdroju w czasie kwalifikacji wojskowej i w czasie prac Powiatowej Komisji Lekarskiej w 2022 roku. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminny wydałem jedno pełnomocnictwo z rejestru upoważnień pełnomocnic. Pełnomocnictwo dla pana Adama Jaszczyk, naczelnika Wydziału Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju do reprezentowania burmistrza oraz składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń i wyjaśnień w charakterze strony w trakcie oględzin na gruncie prowadzonym przez biegłego sądowego geodetę w sprawie wniosku o ustanowienie drogi koniecznej z udziałem gminy Rabka-Zdrój. W wyżej wymienionym okresie wydałem 4 zarządzenia wewnętrzne jako kierownika urzędu w następujących sprawach. Ustalenia procedury kontroli urządzeń grzewczych w okresie trwałości dla projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródła ciepła na paliwa stałe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.4 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 obniżenie poziomu niskiej emisji paliwa stałe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej w Krakowie 30 października 2017 roku oraz poprawy jakości powietrza, umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej 4 Regionalna Polityka Energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe, tam było, poprzednie było na stałe, tu na gazowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4, Regionalna Polityka Energetyczna, działanie 4.4, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.4.2, obniżenie poziomu niskiej emisji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartego w Krakowie 30 października 2017. Wprowadzenie regulaminu zakładowego funduszy świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, prowadzenie polityki rachunkowości projektu numer alarmowy 112 łączy pogranicze polsko-słowackie, powołania komisji przetargowej na zadanie utrzymanie zieleni na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2022 roku. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Wszczęcie procedury dodzierżawienia terenu przy ulicy Jana Pawła II, uzgodnienie jednego projektu zmiany organizacji ruchu, dokonanie uzgodnień, 5 uzgodnień projektu zagospodarowania terenu, dokonanie 5 lokalizacji sieci i przyłączy, dokonanie 3 uzgodnień lokalizacji zjazdu, wydanie 5 zgód na przejazd pojazdów nienormatywnych, wydanie 4 decyzji na zajęcie pasa drogowego, dokonanie 16 uzgodnień w toczących się sprawach związanych z WZK-ami na potrzeby Wydziału Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, wydanie 5 decyzji o podziale nieruchomości, wydanie 1 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, nadanie 5 numerów porządkowych dla nowych budynków oraz przygotowanie odpowiedzi na pisma wpływające do Wydziału. Natomiast w wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Wydział IRG. Zostało zakończone postępowanie na zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej ulica Brzozowa w miejscowości Rabka-Zdrój. Została podpisana umowa z wykonawcą, to jest konsorcjum Omega, Zakład Sieci Wodociągu Kanalizacyjny spółka ZO Kraków. I tu jeszcze jest Jarosław Iżyk, ulica Szkolna 17, Ruda Śląska. Wartość umowy 990 131,97 groszy. Zostało wszczęte postępowanie na rewitalizację obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej
w wyniku pożaru w willi Anioł. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Pierwsza oferta firma Profes remontowo-budowlana, cena ofertowa 12 490 000, wydłużenie podstawowego 3-letniego okresu gwarancji o 3 lata. Druga oferta Nowator spółka z o.o. z Pytkowice, cena ofertowa 8 690 230 56 groszy, wydłużenie podstawowego 3-letniego okresu gwarancji o kolejne 3 lata. Postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na wysokość oferty z najniższą ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zostało wszczęte drugie postępowanie na rewitalizację obszarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonej willi Anioł. Termin składania ofert do 5 maja 2022 roku. Zostało wszczęte postępowanie na utrzymanie zieleni na terenie miasta Rabka Zdrój. Termin składania ofert do jutra, do 29 kwietnia. Zostało wszczęte postępowanie na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie miasta i terenie gminy w roku 2022. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG. Naprawa urządzeń i wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Rabka Zdrój. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, koncepcji architektoniczno-budowlanej, przebudowy, remontu oraz ekspertyzy technicznej zabytkowej willi Lilianna zlokalizowanej w Rabce Zdroju przy ulicy Nowy Świat 1. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Wziąłem udział w posiedzeniu zespołu Klaster Brama Podhala w Jordanowie. Spotkałem się z panią prezes uzdrowiska Rabka Zdrój. Brałem udział w obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uczestniczyłem w posiedzeniu ZIT-u w Nowym Targu, czyli Podhalański Obszar Funkcjonalny. Spotkałem się z przedstawicielami, z dyrektorami PKP. Uczestniczyłem w wyjazdowym posiedzeniu Euroregionu Tatry. Brałem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZWIK. Brałem udział w spotkaniu z marszałkiem województwa małopolskiego oraz wojewodą małopolskim. To tyle. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa ma pytania do pana burmistrza? Proszę. Panie burmistrzu, bo to już kiedyś mówiliśmy o tym Aniele, że taki wysoki koszt był, znaczy dwie firmy zaoferowały bardzo wysoki koszt wykonania odbudowy. A ile w stanie jest miasto przeznaczyć? Te środki, co mówiliśmy poprzednio, czy są jakieś większe środki na to odbudowę? Znaczy miasto, jak państwo pamiętacie, miało środki odłożone, to te, które otrzymaliśmy 4 950 000 plus te, które zostały z odszkodowania, to było ponad 700 000. To były środki, którymi dysponujemy na dzień dzisiejszy. Natomiast wartość kosztorysowa była wyższa, zdecydowanie wyższa, natomiast była niższa niż kwoty zaoferowane przez firmy, które złożyły ofertę. To dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Dziękuję bardzo. Punkt trzeci porządku obrad. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. I podpunkt pierwszy. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. I to jest projekt uchwały numer 27. Poproszę pana burmistrza o krótkie przedstawienie. Szanowni Państwo, tam w uzasadnieniu jest właśnie między innymi wpisane, jeżeli chodzi o dodzierżawienie tego terenu, że projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem, który wpłynął złożonym przez firmę Polanicki w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy. Jak Państwo wiecie, na tym terenie ci Państwo dysponują już częścią, albo inaczej na naszym terenie prowadzą działalność gospodarczą i zwrócili się z prośbą właśnie o dodzierżawienie. I to jest teren około 25 metrów, na którym wnioskodawca chciałby jeszcze dobudować, ale również, żeby można było właśnie na tym terenie prowadzić działalność. Macie tam Państwo zaznaczoną na mapce ten obszar, jeden i drugi, który tam jest właśnie przedstawiony. To było omawiane na komisji. Jeżeli trzeba, to poproszę jeszcze naczelnika, żeby wyjaśnił jakieś dodatkowe rzeczy.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego projektu? Pan Rafał? Ja nie mam pytań, tylko chciałem przedstawić opinię komisji, bo byłem wtedy przewodniczący komisji w zastępstwie za panią Józefę Śmietanę. Komisja zaopiniowała pozytywnie tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję. Głosujemy projekt uchwały numer 27. To jest w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych zagłosowało za przyjęciem projektu uchwały nr 27. Dziękuję bardzo. Podpunkt 2. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Projekt uchwały nr 28. Czy pani skarbnik przedstawi? Poprosimy. Panie przewodniczący, szanowni radni. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok po zmianach zakłada zmniejszenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 52 749,96 zł. Zakłada zmniejszenie planu wydatków o kwotę 163 818,96 zł. Zakłada zmniejszenie planu przychodów i deficytu o kwotę 111 069 zł. Jeżeli chodzi o szczegółowe zmiany w budżecie, to zwiększamy plan dochodów o kwotę 46 310 zł i 2 grosze. Są to odsetki na rachunku bankowym od zgromadzonych środków i kwotę przeznaczamy na modernizację oświetlenia ulicznego. Wprowadzamy do budżetu w dziale oświata kwotę 4972,31 zł. Są to dochody z tytułu najmu w pomieszczeniach w placówkach oświatowych. Środki przeznaczamy na zwrot części dotacji dotyczącej projektu Zaangażowana Szkoła. W dziale 853 zwiększamy plan dochodów o kwotę 53 380,17 zł. Są to środki z tytułu darowizn otrzymanych od miast partnerskich i przeznaczamy na pomoc obywatelom Ukrainy. Wprowadzamy do budżetu w dziale 921 kwotę 40 tysięcy złotych. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie opracowanie dokumentacji w Willi Lilianna. Środki przeznaczamy na zadanie i dokładamy własne środki 27 tysięcy. Całość zadania 67 tysięcy. W projekcie uchwały ujęta jest również zmiana planu dochodów i planu wydatków na zadaniu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski etap drugi. Przesuwamy 20% planu dochodów i wydatków na rok 2023. I ostatnia zmiana, która przygotowana jest w tym projekcie uchwały, dotyczy zmiany realizacji zadania budowa stacji uzdatniania wody Poniczanka. Najpierw pierwotnie była planowana realizacja zadania w roku 2022, kwota 160 tysięcy złotych. W projekcie uchwały planowana jest realizacja tego zadania w roku 2022-2023 z limitem wydatków. W roku 2022 kwota 48 931 zł, natomiast w roku 2023 kwota 111 069 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Rafale, jak został zaopiniowany projekt uchwały? Komisja budżetowa nie jednogłośnie, ale zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa ma pytania do zmian? Pan Marek. Tak, ja mam pytanie, czy wpłynął wniosek o zmianę inwestycji tam z tego mostu do remizy na inwestycje? No, zadaję pytanie do pani skarbnik, czy taki wniosek na komisji budżetowej wpłynął o zmianę inwestycji, zadania z projektu na przeznaczenie na zadanie na remizę? Nie, do mnie nie wpłynął taki wniosek. Słyszałam, że miał być taki wniosek, ale nie wpłynął, nie miałam takiego wniosku. To w takim razie jako radny chciałbym złożyć taki wniosek o zmianę zadania. To panie Marku, na pewno pisemnie trzeba to zrobić. Czy ja złożyć ten wniosek odnośnie tego dopiero na końcu, tak?
Tylko teraz głosujemy nad budżetem i nie wiem, jak to się... W tym projekcie budżetu... Nie, to w tym, do tego nie wejdzie, do tego projektu. To może ja przeczytam. A pani Olu, to już później zrobimy. Nie, bo może faktycznie kolega ma ale nad wiem, ale no w tym momencie już go nie wprowadzimy. No, zróbmy go już, tak. To, bo w tym momencie nie wniesiemy tej zmiany. Znaczy ja myślę, że można to zrobić. To nie jest uchwała, to nie jest prośba. No to dlatego. Uchwała to nie jest wniosek, tylko po prostu jakbyś pismo, z którym się podpisało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A na komisji budżetowej chyba o tym wniosku nie poprzemy. Jak ja byłam, to nie rozmawialiśmy. Nie. Pani Aleksandro, myślę, że na końcu, przy wnioskach, zapytaniach radnych, to poproszę wtedy o przedstawienie tego wniosku. Znaczy powiem tak, jeżeli mogę jeszcze, panie przewodniczący, słowo, bo właśnie się zastanawiałam, kiedy to odczytać tak naprawdę i kiedy to ewentualnie, bo w tym budżecie jest to 100 tysięcy na tą przebudowę mostu, ten projekt, prawda? Jest. Ale teraz już nie wprowadzimy, przynajmniej do tego projektu nie wprowadzimy zmian. No. To zadanie, o którym mówimy, było wprowadzone na sesji do 30 marca. Wtedy to zadanie zostało przegłosowane już większością i zadanie 31 marca mogło być już realizowane, bo była zgoda Rady na realizację tego zadania. Ja o tym wiem, pani skarbnik, ale pomimo to wyszło na tym spotkaniu i właśnie taka była propozycja na komisji. To było na komisji właśnie, na komisji edukacji. I pomimo tego, że faktycznie budżet był przegłosowany, pomimo tego 9 radnych z taką prośbę ma do pana burmistrza, bo w tej chwili to już zależy tylko i wyłącznie od pana burmistrza, bo wniosek jest, bo budżet jest przegłosowany, ja rozumiem. Pan Marek jeszcze? Tak, ja mam w takim razie pytanie, czy to zadanie jest zrealizowane, czy jest zaczęte, czy był ogłoszony już przetarg o projekt i tak dalej. Tak. Czy wpłynął dokument na realizację tego zadania? Jeżeli chodzi o to, przepraszam, bo pracowałam tutaj pana radnego. A jeżeli chodzi o to zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa już jest przygotowywana z wykonawcą, jest nawet na biurku do podpisu. Zadam pytanie, z jaką datą i kiedy to zadanie zaczęło się realizować? Zadanie w budżecie jest z taką datą, jaką jest, a będzie realizacja od momentu podpisania umowy. Do tej pory żeśmy jeszcze z panem burmistrzem nie podpisali, ale umowa jest około 20 kwietnia przygotowana do podpisu. Czyli umowa nie jest podpisana, w związku z tym jako radni możemy zmienić zadanie planowane w WPF-ie zgodnie ze statutem. Rada miejska decyduje o zadaniach, więc mamy takie prawo zmienić to zadanie, jeżeli przegłosujemy. Tylko, że panie radny, no to powinna być już zmiana w momencie uchwalania, nie w momencie przyjęcia tego zadania. Bo jeżeli byśmy tak z każdym zadaniem robili, no to nie mielibyśmy w ogóle możliwości realizowania budżetu. Ja wszystko rozumiem, ale na komisji, tak jak tutaj radni podkreślali, tak, na komisji edukacji wpłynęło. Ale pani Dorcia edukacyjna. Nie, ja tutaj... Nie jest to dzisiejsze, teraz skupmy się na tym, co pani Doroto, jeszcze pani... Ja tylko dwa słowa jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Na komisji gościliśmy przedstawicieli klubu sportowego, którzy przyszli i wnioskowali do radnych i do pana burmistrza na spotkaniu o pomoc po prostu w zamknięciu sprawy dotyczącej remontu szatni. Ponieważ no, sprawa się ciągnie już dosyć długo, od 4 lat praktycznie i wszyscy radni obecni na komisji wyrazili wolę pomocy i znalezienia środków na to, żeby to zadanie skończyć. Nie mówią tutaj o całej sali, która też wymaga skończenia, a jest własnością gminy, chodzi tutaj o remizę, tylko o części, o szatni, która ma służyć już w tym sezonie dzieciom, młodzieży do tego, żeby się dzieci mogły w godnych warunkach przebrać, załatwić swoje potrzeby, żeby nie robiły tego w blaszakach i tak dalej, i tak dalej. A podobnie jak inne reprezentacje klubów, bo były kiedyś Wierchy i inne kluby, był LKS Chabówka.
Radni się do tego przychylili, pan burmistrz też, stąd ten nasz wniosek, aby pewne rzeczy kończyć i rozpoczynać następne. Tak ogólnie w skrócie. Jeżeli można prosić o to, żeby to było zrobione. Ja się też ku temu schylam, choć wiem, że most jest bardzo potrzebny i sama tamtędy jeżdżę, tylko zwracam uwagę na jedną rzecz, żeby pewne sprawy, które są rozpoczęte, ciągną się przez lata, były zakończone i żebyśmy wtedy przystępowali do następnych. Tak samo jest projekt chodnika, który był zrobiony. Wydaliśmy na to kilkaset tysięcy, bo chyba około 200 albo 300, pani skarbnik, od początku projektowania chodnika na drodze województwowej i nic w tej sprawie do tej pory nie ruszyło. I przyjdzie czas, że kolejny projekt, kolejne setki tysięcy pójdą do kosza. Tego po prostu chcielibyśmy uniknąć, żeby pewne inwestycje kończyć i zaczynać następne. I stąd prośba radnych o to, żeby pomóc tym ludziom dokończyć tą inwestycję. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja bym tylko chciała tak sfinalizować to, dobrze, bo ja rozumiem. Pani, pan burmistrz i kończymy. Dobrze. Dyskusję, dobrze. Chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że prawnie i to już jest jak gdyby w budżecie, bo zadanie było przegłosowane w marcu. Teraz jest tylko dobra wola pana burmistrza. Bo skoro nie została podpisana jeszcze umowa, czyli nasz wniosek jest cały czas aktualny i cały czas może być zrealizowany. Wszystko zależy niestety od pana burmistrza w tej chwili. Może nie, przepraszam, niestety, zależy od pana burmistrza. W związku z tym nie jest jeszcze za późno. Przegłosowany został budżet, mam tą świadomość, zadanie jak gdyby zgodę rada wyraziła głosując w tym momencie, ale nasze pismo, gdzie jest 9 radnych podpisanych, tutaj jeszcze może zmienić, że tak powiem, obrót sprawy, czyli wszystko w rękach pana burmistrza, bo można te pieniądze w tym momencie przekazać na to, o co proszą radni, skoro umowa jest niepodpisana. Dziękuję. Dziękuję pani radnej i pan burmistrz. Szanowni radni, krótko, żeby nie przedłużać. Dyskusja była zawsze taka, że musimy szukać środków zewnętrznych. I jestem za tym, szukajmy środków zewnętrznych bezwzględnie, bo nas na wszystko, mówiąc krótko, nie stać. Proszę sprawdzić, czy oprócz tych środków, które dała gmina i pracy, którą włożyli ci sportowcy, pozyskane były też jakieś środki zewnętrzne. Bo przykładowo teraz są składane wnioski do Ministerstwa Sportu. Termin jest do 7 czerwca i państwo żeście ode mnie oczekiwali jako burmistrza, że my jako gmina składamy i my składamy na wszystko. Ale dla sportowców my nie możemy złożyć wniosku, ale klub może złożyć. I pytanie jest, czy możemy nie pójść w tym kierunku, żeby złożyć ten wniosek, żeby pozyskać środki i żeby faktycznie też pomóc im to dokończyć. Ale to może złożyć tylko klub. Natomiast jeżeli chcecie państwo, żeby tak zrobić, to uważam, że zróbmy spotkanie. Zaproście jeszcze kierownika skansenu, bo to jest również ważna instytucja. Tak jak mówiłem, największy skansen w Polsce i nie ma do niego dojazdu. Ja już nie mówię o mieszkańcach, którzy tam mieszkają, o ludziach, którzy przejeżdżają też do sąsiedniej gminy i o czymś, o czym wspominał też jeszcze swego czasu minister Adamczyk, co by się stało, gdyby doszło do wielkiego karambolu na jednej czy drugiej Zakopiance, gdzie trzeba byłoby znaleźć rozwiązanie jakieś alternatywne. I stąd między innymi mam świadomość, że samo projektowanie to jest prawie 2 lata, dlatego złożyłem ten wniosek i prosiłem, żebyście państwo przegłosowali i cieszyłem się, żeście państwo przegłosowali. Natomiast rozumiem, że wniosek wpłynie i będziemy się zastanawiać. Tego nie dokończymy? Nie damy i znowu z funduszu sołeckiego będziemy musieli dawać pieniądze? Nie, pani radna, ja powiedziałem, że ja jestem za tym, żebyśmy realizowali projekt związany z projektowaniem mostu. To powiedziałem ja. Państwo żeście powiedzieli co innego i przyjmuję to do wiadomości. I tak jak tutaj zostało powiedziane, państwo mówicie, że wniosek wpłynie. Dlatego też proponuję, żeby zrobić spotkanie tak jak i z kierownikiem nawet tego skansenu i żebyście państwo wysłuchali też, bo na pewno ma jakieś swoje uwagi i racje
i myślę, że rozważyć wtedy za i przeciw. No to my tylko przekazujemy to, zresztą pan był na komisji edukacji i sportu i rozmawialiśmy wszyscy z tymi ludźmi, którzy no, oczekują pomocy od nas. Ja mam tylko takie pytanie, czy na ten projekt są środki zewnętrzne też pozyskiwane? Czy tylko na samą realizację projektu? Czy do projektu też pan pozyskuje środki zewnętrzne? Znaczy, ja państwu mówiłem wtedy na komisji, po rozmowie z panem Tomalą, który zadeklarował, że jeżeli gmina przygotuje projekt, to możemy liczyć na pozyskanie środków od pana ministra Adamczyka z Ministerstwa Infrastruktury, przynajmniej około 60%. Czyli na projekt to są nasze pieniądze. Tak, te 100 tak, tysięcy jest tylko że i dzisiaj, wyłącznie nasze. Tak, tylko że my musimy mieć gotowy projekt. Usłyszałem, ja rozumiem, że my musimy mieć gotowy projekt. Rozumiem, tylko chodzi mi o to, czy to są nasze tylko i wyłącznie pieniądze. Tylko i wyłącznie nasze pieniądze, tak. Dysponentem tych pieniędzy jest pan, prawda? I w tym momencie taka jest prośba radnych, bo tak jak mówię. Szanowni państwo, złożymy, no na podobnej zasadzie. Na podobnej zasadzie było z mostem koło Policy w kierunku na Traczykówkę. Też nam to zajęło prawie 2 lata projektowanie, ale w momencie, gdy pojawiły się środki, to one były też na gotowe projekty. Znaczy chodzi mi o to, że czasami te projekty, jak analizujemy budżety, które już 3 lata omawiamy, nieraz te projekty praktycznie siedzą i 2 lata, i 3 lata siedzą, więc tu też mamy jak gdyby zamrożone te 100 tysięcy praktycznie, które możemy wykorzystać na to, co w tej chwili jest nam potrzebne. Będzie możliwość, znowu będzie faktycznie się uda jakieś pieniążki znaleźć w budżecie, to wtedy przeznaczymy na most. Ale skoro te pieniądze są zamrożone tylko na projekt, a nie wiadomo, jakie dostaniemy jeszcze dofinansowanie, kiedy to będzie realizowane, więc myślę, że można by było te pieniądze rzeczywiście przeznaczyć na to, co żeśmy, o co prosimy. Dziękuję bardzo. Pan Paweł? Ja mam pytanie odnośnie tych projektów, które muszą być przygotowane. Panie burmistrzu, na rewitalizację rynku nie mamy projektu, a pieniądze pozyskaliśmy. To jak to do jednych się pozyskuje bez projektu, a do innych trzeba z projektem? Czy nie wiem. Odpowiem. Tak, tamte pieniądze były z tarczy, które były przeznaczone dla gmin. I to było, to faktycznie mogło być bez projektu. Chcę się dowiedzieć, czy to bez projektu można tak, było pozyskać. Tamte były tak środki. Natomiast mogę powiedzieć tak, że ostatnie spotkanie, które było nawet w ramach Euroregionu Tatry, to powiedziano, że żebyśmy w ogóle zapomnieli, że będzie coś takiego, jak było dotychczas, zaprojektuj i wybuduj. Nie ma. Muszą być gotowe projekty i tylko na to możemy dostać środki. Odchodzi się od tego, że gmina nie jest przygotowana do jakiejś inwestycji i licząc, że pozyskamy jakieś środki, to będziemy realizować, albo gmina ma gotowe projekty i będzie je realizować, bo pozyska środki, albo jeżeli nie będzie miała gotowych projektów, no to niestety marne szanse, żeby pozyskać te środki. Pan Janek? To znaczy ja prosiłbym o takie wyjaśnienie, bo nie wiem, czegoś tu nie rozumiem. Chodzi mi o własność, że tak powiem, tego pomieszczenia. To pomieszczenie znajduje się, w obrębie budynku, gdzie współwłaścicielem jest, że tak powiem, gmina. Pan burmistrz stwierdził, że klub powinien wystąpić o jakieś dofinansowanie, no nie wiem, tak jak tutaj było na stadionie, że były źródła finansowania zewnętrzne od jakąś dotacji, prawda? Rozumiem, że klub z Chabówki wystąpi na przykład kiedyś o dofinansowanie remontu płyty, wykonanie drenażu, nie wiem, może sobie bieżnie będą chcieli zrobić, no i tudzież jakieś inne, ale w obrębie, że tak powiem, tej infrastruktury, która należy do klubu. Natomiast uważam, że tutaj rozmawiamy o pewnym elemencie obiektu, jakiejś części składowej obiektu, który właścicielem jest gmina. Więc w związku z tym uważam, że finansowanie jak najbardziej jest wskazane z budżetu gminy. Pan burmistrz? 49%, tak? Panie radny, jest przygotowana umowa
i można to u pana Adama sprawdzić, gdzie ta część jest wydzielona dla klubu sportowego i oni będą z tego korzystali, więc oni będą dysponentami, będą mogli się starać o te środki. Nie ma żadnego problemu. Panie burmistrzu, ja mam jeszcze takie pytanie. No, my będziemy remontować ten most, który do końca nie wiadomo, gdzie prowadzi przez ten most, bo nie jesteśmy właścicielami do końca, bo jest kolej, jest to, pan burmistrz powiedział, że mamy skansen, duży, zgadza się, no, ale kolej też niech się martwi odejazd z drugiej strony o parkingi, a nie żebyśmy się martwili mostem, którego nie jesteśmy do końca właścicielem terenu i przejazd tam, bo jest gmina Raba. Tak, tak, proszę. Szanowni Państwo, tam w ogóle, tamten odcinek to jest dość skomplikowany, bo część jest własnością Generalnej Dyrekcji, część jest własnością Kolei Polskich, a częścią, właścicielem jest gmina. Ale ten odcinek, gdzie jest most, to właścicielem jesteśmy my jako gmina. I tak to niestety wygląda. Natomiast czy inni też powinni się martwić? No pewnie też, bo też korzystają z tego mostu. Ale my tam jesteśmy właścicielem i przebudować ten most możemy tylko my. Pan Marek jeszcze? Ja bym się chciał odnieść, panie burmistrzu, do pana wypowiedzi w sprawie tutaj użyteczności tego mostu. Jeżeli byłby nawet wypadek na Zakopiance, są alternatywne tutaj przejazdy i nie, tym bardziej jaki jest ten most, to każdy wie. W związku z tym też tu chodzi o inwestycję, gdzie możemy ją zrealizować w 100%. Sam pan burmistrz powiedział na komisji, że pewne to jest tylko śmierć i podatki i z tym się zgadzam. Dokładnie. My jako radni w budżecie mamy tutaj pewną sumę pieniędzy. Pewną sumę pieniędzy, którą możemy przeznaczyć na dokończenie tej inwestycji. W związku z powyższym bardzo bym apelował, żeby ten punkt w budżecie zmienić, bo można było tak zrobić z dobrej woli i te pieniądze, żeby przeznaczyć już na realizację tego zadania, gdzie większość radnych się opowiedziało za, ponieważ wynikła taka sytuacja, a nie inna. Jeżeli będziemy czekać na to, czy klub złoży wniosek, czy nie, czy dostanie dotację, czy nie, będziemy w zasadzie takimi sprawcami dewastacji tego budynku, ponieważ budynek niedokończony będzie niszczał i każdy wie, jak się buduje dom i się nie wykończy w odpowiednim momencie, wszystko ulega dewastacji, zniszczeniu i te koszty będą rosły dwukrotnie. W związku z powyższym, jeżeli mamy tą sumę w budżecie, a mamy ją, mamy taką możliwość, bardzo bym prosił o zmianę tego punktu w WPF-ie. I tu mam pytanie do pani skarbnik, czy teraz by się to dało? Bardzo bym prosił się do tego odnieść. I tak jak mówię, no, most nie wiadomo, czy będziemy mieć dotację, czy nie. Zadałbym kolejne pytanie, ile projektów jest zrealizowane i złożę to na pewno na piśmie. Ile było przeznaczonych pieniędzy od właśnie 2018 czy nawet 2019 roku na projekty, a ile z tych pieniędzy niestety została zamrożona, projekty są nierealizowane, niezrealizowane do tej pory. Tu z radnymi, też większością radnych dyskutowaliśmy. Zakończmy chabówkę, zacznijmy realizować zadania kolejnych radnych, gdzie te zadania są w toku, gdzie te projekty już można realizować. Niektóre drogi też dostaliśmy przecież od pana burmistrza tutaj pisma, które można robić. W związku z powyższym bardzo bym prosił, żeby pani skarbnik się w tej sytuacji odniosła do zmiany, powtarzam, tylko i wyłącznie tego punktu przełożenia pieniędzy na inwestycję właśnie tutaj przeznaczoną na dokończenie pomieszczeń w remizie w Chabówce. Jeszcze kolejna sprawa, bo tam pan burmistrz powiedział, umowa nie jest podpisana, w związku z tym nie mamy żadnych zobowiązań z nikim. Zobowiązania wynikają dopiero wtedy, jeżeli dwóch kontrahentów sobie podpisze, czy wykonawca, czy zamawiający podpisze te umowy. W związku z tym ja uważam, że tutaj nic się złego w tym momencie nie stanie. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Czy pani skarbnik odpowie na pytanie? Chcę powiedzieć tego, że autorem budżetu jest pan burmistrz. To dla pana, pan burmistrz ma prawo przenosić. To nie ja, tylko wykonuję po prostu to, co mam zrobić, zmiany w budżecie.
Ale nie wiem, czy jest kosztorys w ogóle z tym, tam gdzie ci piłkarze chcą robić? Tam jest kosztorys na 100 tysięcy całkiem, że potrzebują? Nie, to nie jest, nie jest kosztorys. Bo nie wiemy kosztorysu. Słuchajcie, ta dokumentacja jest planowana na 2 lata. Może by trzeba było jeszcze z wykonawcą, który to chce robić, który tam już jest wyłoniony, porozmawiać. Może wtedy większą część przerzucić na przyszły rok, a w tym roku mniej by się mu wypłaciła te środki przeznaczyć wtedy na... na to pomieszczenie. No, oni no, to jest wszystko, co mówili, po prostu nie trudno mają jest już, dzisiaj to za... już żadnych środków, żeby kontynuować pracę. I minie kolejny po prostu rok, tak? Wiem, więc tylko... w momencie, kiedy oni tutaj przyszli, kiedy nas prosili o pomoc, pan burmistrz akurat przedstawił tą sytuację, że ma pieniądze przeznaczone również na inwestycje w sołectwie. Apelowaliśmy o to, żeby po prostu kończyć pewne rzeczy i kolejne zaczynać. I stąd wyszła ta rozmowa, żeby pomóc po prostu tym ludziom, bo to żyje. Ja wiem, że skansen tam jest i będzie stał pewnie przez wiele lat, ale tu są potrzeby żywych ludzi, którzy są, działają, mają potrzeby i skierowali do nas pismo, tak? To nie wyszło stąd, że nagle, jeżeli to ode mnie ma zależeć, jedna i druga sprawa jest tak samo dla mnie ważna. I most, tylko... po którym jeżdżę, bo też bym musiała przejeżdżać Kilińskiego, ale też inwestycje te, które są w pierwszej kolejności rozpoczęte, żebym była dobrze zrozumiana. Więc pani, nie wiem, ja pani radna... Ja wiem, że na przykład nie mamy pieniędzy na to, a ciągle apelujemy z sołtysem, ochodnik, bo tam jest sprawa bezpieczeństwa. Ja wiem, że jest robiona szkoła w tej chwili, trzeba pewne rzeczy skończyć. Za to serdecznie dziękujemy, że będziemy mieć w końcu salę i tak dalej przy szkole. Ale przecież no, są rzeczy, które czekają na swoją kolej. A tutaj, żeby się nie okazało w pewnym momencie, że to jest rozpoczęte, to, a nic nie jest dokończone. Pani burmistrz, stąd no może, też, może stąd poczekajmy. Też nasza po prostu nasz apel. To nie jest... Panie burmistrzu, to może poprośmy o kosztorys, zobaczymy jaki wyjdzie kosztorys, wstrzymajmy się z tą umową na razie, na tą dokumentację podpisać i zobaczymy, może się da razy jedno i drugie. No, nie, trzeba po prostu spróbować, no, trudno jest powiedzieć dzisiaj od razu, a może się akurat uda, nie? Tak, pan burmistrz. Znaczy, jeżeli zostanie przedstawiony ten kosztorys, to jak najbardziej, to ja się wstrzymam z podpisaniem umowy. Ale też będę prosił państwa, naprawdę, żeby zrobić spotkanie z tym kierownikiem skansenu, bo to jest też również dla nas, myślę, dla nas jako dla gminy bardzo istotna sprawa. Proszę sobie wpisać w Google atrakcje Małopolski, co wam wyskoczy i zobaczycie, że w naszej gminie to głównie to jest ten skansen. I nie chciałbym, naprawdę proszę mi wierzyć, że nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji takiej, bo w ubiegłym roku i to państwu mówiłem i państwo wiecie, że PKP Cargo wystąpiło do nas o przekazanie nam tego skansenu, bo koszty utrzymania tego są duże i jeżeli nie będzie z naszej strony działań, żeby w jakiś sposób przynajmniej ułatwić dojazd do tego skansenu, to może się okazać, że skansenu tam nie będzie i jedna z atrakcji w naszej gminie zniknie. No, powiem tak, nie chciałbym, żebyśmy byli w takiej sytuacji postawieni, natomiast jak najbardziej rozważmy, zobaczymy ten kosztorys i przemyślmy to jak najbardziej. Ja się nie uchylam od tego. Dobrze, pan Robert. Ja nawiązując do tego tematu, właśnie chciałem też zaproponować, żeby może pochylić się nad tym, że się da uda to krajem nieba, krajem piekła. Po prostu ten, jakby powiedzieć, wykończenie tego dla nich, nie całego skończenia choćby nawet, ale dla tych dzieci może się znajdzie. Zresztą pan, panie burmistrzu sam mówił, że będzie się pan starał, żeby dla tego klubu tego. Ja myślę, że to trzeba się pochylić nad tym jeszcze raz i jak kosztorys będzie. Z drugiej strony niezrobienie również, panie Marku, pan wie ile droga przygotowuje, bo pan jeździ po drogach. Jakie są to koszty przygotowania, jakie jest okresy czasu, bo to trzeba opinię o to i tak dalej. Dlatego ja tu rozumiem pana burmistrza, że no, chcąc zrobić coś na przyszłość, trzeba dziś ten krok zrobić do przodu, przynajmniej to, co do nas należy. I tu bym, to co pani skarbnik też powiedziała, że może trzeba jeszcze siąść raz nad tym i pochylić się. Dziękuję. Pani Aleksandra. Ja chciałam
Tylko powiedzieć, nie mam niestety tego pisma, które otrzymaliśmy na Komisji Edukacji od przedstawicieli klubu z Chabówki, ale tam pilnie, z tego co pamiętam, była wymieniona kwota 50 tysięcy, pilnie. To co potrzebują na już praktycznie. I tam chyba jeszcze była następna kwota około 20 iluś tysięcy, więc myślę, że to nie aż niecała ta kwota 100 tysięcy pójdzie na to wszystko. W związku z tym można by było też popatrzeć, żeby z tych 100 tysięcy podzielić fajnie na klub i ewentualnie jeszcze któremuś radnemu, bo tak jak tutaj koleżanka mówi cały czas, taki wniosek padł ze strony rady, że zaczynamy inwestycje i kończmy inwestycje i wtedy jakoś to się wszystko uporządkuje, będzie porządek i każdy radny będzie mógł wtedy wystąpić i powiedzieć, dobrze, teraz ja proszę i myślę, że o to nam chodzi, żebyśmy wspólnie działali i wspólnie pewne rzeczy podejmowali. Druga sprawa, trochę się zmartwiłam pana wypowiedzią, panie burmistrzu, jeżeli chodzi o Euro Tatry, że pan powiedział, bo pamiętam, przypominam sobie, jak wtedy mówiono nam, jak przystępowaliśmy do tych Euro Tatry, gdzie płacimy składki w dodatku, nie pamiętam już teraz jakiej wysokości, ale płacimy, że to będzie pomoc, to będzie rozwój, to będą dotacje na różne inwestycje na naszym terenie. A teraz pan mówi, że nie dostaniemy pieniędzy na projekt. Tak, może tak, źle zrozumiałam wypowiedź. Nie, na projekty nie dostaniemy pieniędzy, natomiast na realizację zadania. Ale musimy mieć swoje projekty, dlatego to spotkanie, które było, to powiedziano wprost, że będzie kwota 129 milionów euro w ramach Euroregionu Tatry do podziału, ale po to robiono to spotkanie, żeby nam powiedzieć, że musimy sobie projekty przygotowywać już, żebyśmy mogli sięgnąć po te pieniądze. A jakie mamy szanse, mając projekty, że dostaniemy to dofinansowanie? No myślę, że tak jak każde inne gminy. No. Myślę, że czy mamy szansę. Składki płacimy pani skarbnik co miesiąc, czy co pół roku? Nie, to jest około 20 tysięcy rocznie. Tak? Czyli płacimy na rok i praktycznie nie wiemy, czy coś z tego. No trudno. Nie. Ja byłam akurat wtedy sceptycznie nastawiona do przystąpienia do tego euroregionu, bo tak jak mówię, no możemy coś dostać, a nie musimy kończyć. Ale ja przed chwilą czytałem w sprawozdaniu moim, tam gdzie jest to 112, dostaliśmy tam na to 80 ile tysięcy? Ta 85, tak, na zakup mundurów i inne rzeczy. Do przodu jesteśmy. No mam nadzieję, że... Na co, przepraszam? Mundur. Aha, okej. Okay. Dziękuję bardzo. Nie, dziękuję. Pan Marek jeszcze chciał zabrać głos? Też widzę. Ja bym chciał już to wszystko podsumować, żeby nie wybrzmiało tak, że przez nas radnych skansen upadnie. Pierwsza rzecz, jeżeli klienci jadą do skansenu, zostawiają pojazdy w Chabówce na parkingu, część w Rabce i dojeżdżają. Jest alternatywny dojazd też do tego skansenu, żeby później nie było tak, że to przez radnych jest na przykład skansen zamknięty. Dlatego podkreślam, te pieniądze, o które tutaj zgłaszamy, że były przesunięte na to zadanie docelowe, to tylko po to, żeby zakończyć jedną inwestycję, zakończyć kolejną inwestycję, tak tutaj z radnymi uzgodniliśmy, a nic się na razie złego tam nie dzieje. Wszystko funkcjonuje z tego, co mi jest wiadome i jest, tak jak powtarzam, objazd. Z drugiej strony jest większość ludzi, którzy przyjeżdżają do skansenu, z tego co widzimy wszyscy zresztą, zostawiają pojazdy w Chabówce na parkingu, bo tam się nie zmieszczą pojazdy. Także tam nawet nie jeżdżą, tylko idą już na nogach. Także znam sprawę, wiem jak wygląda tutaj parowozjada, w związku z powyższym chcę się właśnie do tego odnieść, że nic złego się na pewno nie stanie, jeżeli w tym momencie nie zrealizujemy. I to, co powiedziałem, panie burmistrzu, zadeklarowałem też jako radny do pana na komisji edukacyjnej, żeby przekazać te pieniądze tutaj na Chabówkę, a jeżeli pan burmistrz znajdzie pieniądze i powie, że są, będę wtedy za i poprę pana burmistrza. Tak było, bo pan obiecał, że znajdzie te pieniądze. Nie zaprzeczam, prawda, było tak powiedziane, powiedziałem, że będzie pan miał ode mnie też poparcie, jeżeli tutaj pan znajdzie.
Ale jeżeli my radni mamy te pieniądze namacalne i mamy skończyć tą inwestycję, czyli tu wychodzi, że około 70 tysięcy, bardzo bym prosił, żeby te pieniądze wpłynęły. Zakończmy tą salę dla tych dzieciaków i będziemy też myśleć o dalszej realizacji tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marku. Pan Michał? Myślę tak, że propozycje są z wszystkich stron pozytywne. Ja uważam, że trzeba by było wystąpić do klubu z propozycją zrobienia wstępnego kosztorysu prac koniecznych w tej chwili. Dobrze, ale w tym piśmie, które czytałem, to takie były rzucone kwoty ad hoc. W związku z tym sprawdzić, nie, może inaczej, skonsultować, co jest już konieczne do realizacji. W międzyczasie złożyć projekt o dofinansowanie, czyli o grant, a na drugą część, jak gdyby tę część kwoty przeznaczyć częściowo na realizację projektu, czyli wstępnie podpisać umowę, bo wiadomo, że też projekt trwa rok, dwa, trzy i więcej będzie przygotowywany. W związku z tym najkonieczniejsze prace, te, które muszą być już zrobione, żeby jak najszybciej uruchomić dzieciom, oddać dzieciom i częściowo tych pieniędzy przeznaczyć. Czyli pani skarbnik, tu uważam, że sensownie pomyślała. Część środków po prostu nie dawać wszystkich, nie zrywać tej już zaplanowanej, wstępnie skonsultowanej umowy z projektantem, tylko po prostu porozmawiać z nim, czy by część tej kwoty nie przeznaczyć w drugim roku, a w tym roku większą część tych środków przeznaczyć na klub. Dziękuję. Dziękuję panie Michale. Ja jeszcze tak od siebie też może bym dodał, jako radny, pomóc klubowi przygotować taki wniosek do ministerstwa, bo tutaj na pewno większe pole, znaczy większe doświadczenie i pomoc byłaby ze strony urzędu w takiej właśnie pomocy technicznej przygotowania im takiego wniosku. Proszę bardzo. Nigdy się nie uchylamy od pomocy nikomu i tym bardziej sugerujemy, żeby klub w Chabówce wreszcie zaczął działać samodzielnie i składał jakiekolwiek wnioski. Takie wnioski co roku składają wierchy i środki otrzymują. Taka informacja z urzędu jest przekazywana do prezesów wszystkich klubów i można, jeżeli klub nie przekracza 200 tysięcy dotacji w ciągu roku, to każdy może złożyć. Są tam zajęcia dla dzieci, są zajęcia dla sportowców i są środki na remont. Teraz też niedawno było posiedzenie lokalnej grupy działania i wierchy złożyły wniosek o remont budynku na stadionie. Tej górnej części chyba 60 czy 70 tysięcy też dostali. Więc trzeba troszkę takiej inicjatywy też od siebie. Tak, jest możliwe, jeżeli klub składa wniosek, tym bardziej to, co pan burmistrz powiedział, ta część jest wydzielona, już stricte dla nich jest przygotowana umowa. Ale nawet gdyby jej nie było, nie ma problemu, żeby klub sportowy, skoro prowadzi działalność, jest zarejestrowany w KRS-ie, wystąpił o środki zewnętrzne do Ministerstwa Sportu. Do 7 czerwca są nabory. Pani Wiola Miśkowiec zawsze służy pomocą i chętnie pomoże. Myślę, że dobrze właśnie było, żeby przedstawiciele klubu przyszli. No i taka pomoc dla nich będzie, myślę, że bardzo, bardzo pomocna. Dobrze, jeszcze pan Marek i kończymy dyskusję. Tak, czyli reasumując to wszystko, na czym stanęło? Bo musimy wiedzieć, jak głosować w tym momencie. Czy jest szansa, panie burmistrzu, czy jest szansa, żeby część tej kwoty... Teraz mówimy o teraźniejszości. Ja nie chcę mówić o projektach, o składaniu, czy będą, czy nie będą, bo tu faktycznie, tak jak pan Michał też powiedział, każda strona ma rację i wszyscy o tym wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę. Tu mamy namacalne środki, mamy namacalną inwestycję, w związku z powyższym no, chcę wiedzieć i apeluję do pana burmistrza, żeby się skłonić, aby część tych pieniędzy, przynajmniej na wstępie około 50 tysięcy, tak klub tam czy stowarzyszenie chciało, żeby to było przekazane. A nad resztą do projektu będziemy szukać pieniędzy. Dziękuję. Dokładnie, a żeby to już było przeznaczone, żeby nie uciekły te pieniądze na podpisanie i tak jak pan zadeklarował, że czy dotrzyma pan słowa, że nie podpisze pan umowy o realizację tego projektu. Dziękuję. Szanowni radni, to jak wy zagłosujecie, to ja na to nie mam wpływu.
To jest pierwsze. Druga sprawa jest taka, że powiedziałem, że się wstrzymam na razie z podpisaniem tej umowy i tak jak chcieliście jeszcze Państwo, żeby ewentualnie o tym podyskutować, tego nawet w dzisiejszym budżecie nie ma, bo to jest nie zadanie, które zostało przyjęte miesiąc temu. Natomiast mówiliście Państwo, że chcecie o tym podyskutować. Ja tylko prosiłem, żeby zaprosić jeszcze kierownika skansenu i żeby mógł też powiedzieć swoje zdanie, bo pytanie, czy ten skansen będzie, nie wiem. Myślę, że pismo, które nam przysłało PKP Cargo, nie pojawiło się znikąd, jak nam chcieli przekazać skansen, tylko ono z czegoś wynikało. Jakieś analizy oni u siebie też robią i proszę mi wierzyć, że nie chciałbym też, żeby się okazało, że pretekstem do tego, żeby oni załatwili swoje rzeczy, będzie, że gmina zamknęła most, no w związku z tym my musimy zlikwidować skansen. Wiecie Państwo, to wtedy będzie taki ciężar, że będzie go bardzo ciężko dźwignąć. Mnie jako burmistrzowi, wam jako radzie, bo w tamtym roku mówiłem Państwu o tym, że to pismo wpłynęło i widziałem i powiedziałem też Państwu, jakie pismo wysłałem do PKP, do Warszawy z odpowiedzią. Wiem tylko, bo zadzwonił też wtedy jeden z przedstawicieli PKP i powiedział tak, że byłem jedyny, który im w ogóle odpowiedział w tej sprawie, bo wysłali pismo również do starosty, wysłali pismo do marszałka, wszystkim chcieli ten skansen przekazać, ale nikt nie odpowiedział. Byłem jedyny i stąd był ten telefon jeszcze później. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale panie... Dobrze, to jeszcze pan Jan, pan to Darek, znaczy, i kończymy, dobrze? Panie burmistrzu, bo pan burmistrz zadeklarował wstrzymanie się z podpisaniem tej umowy. Przynajmniej ja, to jest moja taka prośba, chciałbym usłyszeć głośną deklarację, do kiedy pan się wstrzyma z podpisaniem. Dokładnie bym chciał wiedzieć datę i wtedy, że tak powiem, przedstawiciele może klubu będą mieli szansę na to, żeby, że tak powiem, przedstawić tutaj realne koszty, które są niezbędne do szybkiej realizacji. Pan burmistrz. Znaczy, powiedzmy, że przez maj przedyskutujemy tą sprawę, że to spotkanie z kierownikiem, no tutaj skansenu też się odbędzie, że Państwo przedyskutujecie to we własnym gronie i to co, ja się nie uchylam, ja zadeklarowałem, że zrobię wszystko, żeby te pieniądze znaleźć, natomiast bardzo Państwa proszę, nie wywalajmy tego mostu, naprawdę, bo to zajmie nam 2 lata samo projektowanie i powiem tak, to co Pan Marek też kiedyś tam powiedział, że ma wątpliwości, że nawet jak będziemy mieli projekt, czy zrealizujemy, nie wiem tego, ale bez projektu tego na pewno nie zrealizujemy. Panie burmistrzu, tak, panie burmistrzu, tu jeszcze, przepraszam, że się tak, tu jeszcze bym chciał podkreślić i taki mamy argument, nawet pan burmistrz ma argument do wstrzymania się, do podpisania tej umowy. Sam pan tu podkreślił, że sytuacja skansenu jest niepewna, prawda? Sama tam kolej wnioskowała o to, żeby ten skansen ktoś przejął. W związku z powyższym dla mnie też jest podstawowym w zasadzie teraz argumentem, żeby uzgodnić z koleją. To jest pierwsza rzecz, co ogólnie będą chcieli robić z tym skansenem, bo też może być tak, że przykładowo znajdziemy te pieniądze, zrobimy ten most. No wiadomo, mieszkańcom się tam przyda, też nie oszukujmy się, bo tak, oczywiście, że tak. Tylko dokładnie. Tak. No właśnie. To jest problem z przejazdem na drugą stronę Skawy. No tutaj, że przez most ktoś także, nie przejedzie, to jest tak. Sprawa, ale nie przejedzie na drugą stronę. Także, nie chciałem ruszać tego tematu, tak. Bo to jeden nie przejedzie, bo tak. Jeden most nie załatwia tak. Sprawy. Więc sumując to wszystko. Ale proszę ciszej, dobrze? Tak. Bo nie słyszymy się nawzajem, tak. Tak, podsumowując to wszystko. Bardzo bym prosił, tu zresztą większość radnych jest za tym, żeby skłonił się pan burmistrz do przekazania części tych pieniędzy. W międzyczasie, żeby pan zorganizował tutaj rozmowy i z przedstawicielem skansenu oraz z przedstawicielami tutaj też klubu.
To będzie na najlepsze wyjście. Dziękuję, dziękuję. I pan Darek i kończymy dyskusję. Panie burmistrzu, wracając do pana, to co pan przedstawił, no to tak wygląda, jakbyśmy mieli no, jeden dojazd do skansenu, a mamy od Skawy, mamy od Klińskiego dojedzie. A czemu mamy się martwić, że na przykład kolej ma remontować, czy ma podniesione, czy ma niepodniesione? Ich w gestii, żeby doprowadzić dojazd do skansenu, a nie, że to było... Pan tak przedstawił, jakby radni decydowali, że ma istnieć skansen lub ma nie istnieć skansen. Jak mamy z dwóch stron, praktycznie z trzech stron dojazd na tą chwilę do skansenu. Bo mamy od Klińskiego, mamy od Skawy i mamy tutaj od Chabówki. I pan burmistrz odpowiada. Ale proszę, proszę o ciszę, dobrze? Panie radny, życie nas nauczyło, że niestety to wygląda nieciekawie. Proszę zobaczyć, jak budowano nową Zakopiankę, to wszyscy byli przekonani, że wszystkie autobusy będą się w Rabce zatrzymać. A życie pokazuje, że jeżeli otworzą tunel, to niestety praktycznie żaden się nie będzie zatrzymywał. Jeżeli pojadą ci ludzie w kierunku Zakopanego i pojadą z Zakopianką, to oni albo zjadą tutaj za tym wiaduktem i pójdą do skansenu, czyli zostaną w naszej gminie, albo niestety pojadą dalej. Proszę zobaczyć, przed mostem był zjazd, zatrzymywały się autokary. Generalna dyrekcja zrobiła Zakopiankę, zamknęła i nie ma z tamtej strony zjazdu. Zostało dojście z tej strony. Faktem jest, że jest od strony Skawy, ale w naszym interesie jest, żebyśmy tych ludzi w naszej gminie zatrzymali. Ale musimy mieć coś do zaproponowania. Cóż z tego, że kolej ma u siebie na skansenie parking, jak tam nie można wjechać. No a tak to niestety wygląda dzisiaj. Ale kolej powinno zależeć na tym, żeby tam wjechać. Pani Doroto, życie pokazało, że chyba nam bardziej zależy niż im. Bo tak Generalna Dyrekcja Dróg też obiecała, prawda? Też projekt jest złożony, panie burmistrzu, na przystanki przy Zakopiance. Też ludzie zostali odcięci, bo przecież na wiadukcie był przystanek. Jeden, drugi po drugiej stronie. Teraz nie ma. Czekamy też już, nie wiem, chyba 3 czy 4 lata na to, żeby cokolwiek w tej sprawie ruszyło i też nie wiadomo, czy to dojdzie do skutku. Nic nie wiadomo, tak? Także to jest właśnie kolejny przykład na to, że no, idzie to tak, jak idzie. Oczywiście no, tutaj są inne czynniki, bo pandemia i tak dalej, no, ale z drugiej strony też wszyscy czekają na takie sprawy ważne dla ludzi. Dojeżdżają do pracy. W tej chwili ja nie wiem, jak będzie, jak właśnie tunel otworzą. Czy będzie możliwość zatrzymania się gdzieś tam na Zaborni? Podejrzewam, że nie. Pani Aleksandra. Ja powiem tylko tyle, panie burmistrzu. Powiem tak, odebrałam to w ten sposób, że jedyną atrakcją, którą teraz możemy zainteresować turystów, to jest skansen. No to się pytam, co robimy w tym momencie, żeby było więcej atrakcji w Rabce, żeby było więcej możliwości, żeby ściągnąć tych turystów nie tylko do skansenu, ale też do Rabki. Brak wyciągów, w zimie praktycznie zima jest martwa. Proszę też skansen, no faktycznie masz rację, to jest prawie, że skansen zimowy. W związku z tym nie ograniczajmy się tylko do tego i nie mówmy jako tu argumentu, że skansen jest jak gdyby deską ratunkową dla turystów w Rabce. Bo skansen żyje praktycznie tylko w okresie letnim i to jest jak jeszcze parawoz jada, to wtedy zjeżdżają ludzie. Indywidualnie tam dojeżdżają też ludzie, jak mają samochody w czasie wakacji, żeby pokazać dzieciom. Są przejazdy tej kolei, ale to nie jest jedyna atrakcja. Nie powinniśmy się tego kurczowo trzymać, tylko zacznijmy pracować nad tym, żeby tych atrakcji było dużo, dużo więcej w Rabce dla turystów. Dziękuję. Dziękuję. I tym zakończmy może tą dyskusję. Atrakcji nam potrzeba dużo, dużo więcej. To jest racja. Przechodzimy do głosowania w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Projekt uchwały numer 28. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się? Głosujcie.
głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 10 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 4 głosy wstrzymujące się. Dziękuję. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Podpunkt trzeci w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój i to jest projekt uchwały numer 29. Czy tutaj ktoś? Myślę, że już tutaj nie będzie dyskusji. Dziękuję bardzo. I głosujemy projekt uchwały numer 29 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 10 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się. Dziękuję. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 stycznia 2022. I tutaj panią przewodniczącą komisji proszę o przedstawienie. Dziękuję. W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 stycznia 2022, to jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju stanowiący załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ORG.152.1.2022. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu petycji z dnia 12 stycznia 2022 roku, data wpływu dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa, Rada Miejska w Rabce-Zdroju uznaje petycję za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi, zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia i przesłania mu wraz z zawiadomieniem odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf trzy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie proponowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 12 stycznia 2020 roku data wpływu wpłynęła petycja mailem System z Wrocławia w sprawie spornej kwestii rozporządzenia i zarządzenia dotyczących szkodliwości maseczek i konieczności zakrywania ust i nosa. Petycja została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Po zapoznaniu się z treścią petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2022 Komisja stwierdziła, że przesłana mailem petycja jest niekompletna, ponieważ sam wnioskodawca w tytule petycji umieszcza zdanie uzupełnienie, cytat, uzupełnienie petycji 20 grudnia 2021. W związku z tym komisja zwróciła się mailem do wnioskodawcy o uzupełnienie petycji o brakującą treść. 21 kwietnia 2022 komisja ponownie przystąpiła do przeanalizowania petycji, jednak z powodu braku odpowiedzi i uzupełnienia brakującej części petycji komisja postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie. Dziękuję i proszę kolegów o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Panie Rafale, komisja była nie była opiniowana, bo to jest teraz. Dobrze, dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały numer 30. W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 stycznia 2022 roku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 14 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Punkt piąty. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenia dodatkowych kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. Czy ktoś z państwa przedstawi? Pani Aleksander, poproszę.
W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej uchwała Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na podstawie artykułu 18a ustęp 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 22 roku, pozycja 559, paragraf 1 ustęp 3 załącznika nr 7 do statutu gminy Rabki-Zdroju stanowiącego załącznik do obwieszczenia nr 1 łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020. Ten tekst jednolity dziennik urzędowy województwa małopolskiego z 21 roku pozycja 1710. Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co następuje. Paragraf 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzenie kontroli w sprawie prawidłowości i zgodności z prawem przeprowadzenia przez burmistrza Rabki-Zdroju konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju oraz powołania osoby pełniącej obowiązki dyrektora tej placówki, która nie była nauczycielem w momencie powoływania. Paragraf 2. W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna obowiązana jest przedstawić Radzie Miejskiej w terminie do 31 maja 2022 roku. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu jest 6 podpisów radnych, którzy wnioskują tą uchwałę. I przeczytam uzasadnienie. W związku z możliwością wystąpienia nieprawidłowości w procesie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju, a także obsadzeniem na to stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 osoby, która nie była nauczycielem tej szkoły, radni Rady Miejskiej zwracają się o przeprowadzenie kontroli w wyżej wymienionym temacie. Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pani Małgosia. Żeby zostać dyrektorem szkoły, koniecznie musi się być nauczycielem? W tej szkole? Nie, nie musi się być ten pan dyrektor, nauczycielem. Ale jest, czy jest w konkursie jest zawarte, że ma być nauczycielem? Nie. Jeżeli jest... Pani Małgosiu, jeżeli jest powołanie na dopełnienie obowiązków, a to było tylko pełnienie obowiązków, to powinien być to nauczyciel danej szkoły. I ten pan był nauczycielem, został wcześniej przyjęty na nauczyciela, została mu powierzona funkcja pełnienia obowiązków dyrektora szkoły zgodnie z prawem, ale oczywiście komisja ma prawo i nie kontroluje. Dziękuję. Właśnie chciałam powtórzyć te słowa pani wiceburmistrz. Komisja ma prawo i może kontrolować pani. No więc wniosek może być, ale tak jak powiedziałam, było to zgodne z prawem i pełnienie obowiązków można powierzyć dyrektorowi nie dłużej niż na 10 miesięcy. Bo gdyby to był dłuższy okres, no to musi być konkurs. Jak dzisiaj słyszeliście, pan burmistrz podpisał zarządzenia powołujące na, znaczy w konkursy w szkołach. Jest w trójce, nie w czwórce i w dwójce. Tak, i w przedszkolu, w chabówce. Dziękuję bardzo. Pan Robert. Wyjaśnieniu tu pani burmistrz, że jednak pełnił stanowisko nauczyciela, to skąd jest ta wątpliwość, że on nie był nauczycielem? Chciałbym to usłyszeć od tych radnych. Dziękuję. Panie Robercie, kiedyś była tutaj komisja i była dyskusja i była zapytana pani Aneta konkretnie, kiedy została ta osoba zatrudniona. Okazało się, że osoba została zatrudniona w terminie jak gdyby miesięcznym. Tam był miesiąc ten. Nie był po prostu w momencie jak gdyby powoływania, nie był w tym momencie jeszcze nauczycielem w tej szkole. Nie pracował. On w ogóle w tej szkole nie pracował. To był nowy nauczyciel. Ale tak jak mówię, jeżeli państwo macie wątpliwości radni, a widzę, że macie, to właśnie po to jest ta kontrola, żeby rozwiać te wątpliwości i żeby sprawdzić, czy faktycznie wszystko zostało zgodnie z literą prawa przeprowadzone i wtedy uzyskamy wszystkie odpowiedzi na pytania kolegów. Dziękuję. Dziękuję. Nie chodzi o to, ktoś tu mówi nieprawdę w uzasadnieniu. Dziękuję. Dziękuję. Czy... Pan Marek? Tak, no chciałbym się panie Robercie... No kontrola, nic, słuchajcie, to nie jest nic strasznego dla nas, tak jak powiedziałam, wszystko było zrobione zgodnie z przepisami, więc nie ma powodów do tego, żeby taka kontrola nie została przeprowadzona, jeżeli radni mają wątpliwości. Proszę słuchać wyjaśnienia. Pan Marek jeszcze. Chciałbym się odnieść tutaj do słów pana Roberta radnego. Panie Robercie,
jak tu pani radna Aleksandra Koper powiedziała, jest to komisja odkontrolowania. My nie oskarżamy, ci co się tu podpisali pod tą uchwałą, nikogo nie oskarżamy, tylko tak, chcemy rozwiać wszelkie spekulacje, ale, no, ale to nie, dlatego, ale nie, popadło w tym momencie, dlatego ja tylko, panie Robercie, ja chcę tylko sprostować w sposób kulturalny i wyjaśnić tutaj, rozwiać wszelkie wątpliwości. Mamy prawo kontrolować, bo są plotki, różne pogłoski, w związku z powyższym chcemy uciąć pewne dewagacje i pewne spekulacje tutaj. W związku z powyższym jesteśmy radnymi, którzy mają prawo kontrolować i przypominam rolę radnych. Rola radnego jest od kontrolowania. W związku z powyższym mamy wątpliwości, będziemy kontrolować. Chcemy pytać, będziemy pytać. Dziękuję bardzo. Wyjaśnienia tutaj w uzasadnieniu słyszę tak. Pani burmistrz mówi, że było wszystko zgodnie z tym. W uzasadnieniu mam, że jest niezgodnie. Ja wiem to, co pan mówi, że to powinniśmy wyjaśnić i sprawdzić. Ale to ja tu na sali już słyszę, jest coś nie tak. No. Dlatego myślę, że będzie sprawdzenie i wszystko się wyjaśni. Wszystkie strony będą zadowolone z tego powodu. Także dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały numer 5. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce Zdroju przeprowadzenie dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 11 głosów za przyjęciem projektu uchwały. 3 głosy wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Teraz ja. Wpłynęło pismo od pana burmistrza. Szanowny pan Piotr Żółtek, przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Mając na uwadze, na względzie właściwą realizację zadań samorządu gminnego, w tym przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy pracowników samorządowych oraz zabezpieczenie od strony formalno-prawnej i technicznej obrad sesji Rady Miejskiej, oraz komisji problemowych na godziny popołudniowe, coś źle czytam chyba, wnioskuję o wyznaczenie godziny rozpoczynania obrad sesji Rady Miejskiej oraz komisji problemowych na godziny dopołudniowe, aby posiedzenia Rady Miejskiej odbywały się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju. W obradach sesji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju czy komisji problemowych uczestniczą w razie potrzeby pracownicy Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju oraz jednostek organizacyjnych gminy czy gminnych spółek. Również zaistniałe problemy prawne czy techniczno-informatyczne mogą być rozwiązywane na bieżąco. Proszę również o przekazywanie informacji o posiedzeniach Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Biorąc powyższe pod uwagę, a w szczególności potrzebę jak najlepszej organizacji pracy radnych i pracowników samorządowych, proszę o pozytywne rozpatrzenie powyższego wniosku. Z poważaniem burmistrz magister Leszek Świder. To będzie oczywiście, myślę, że Rada Miejska jest elastyczna, będzie się dostosowywać do potrzeb komisji i będziemy się starać tak, żeby wszystkie strony były zadowolone. Także na razie tak, pismo, znaczy no wiadomo, różne są sesje, różne zachodzą sytuacje, więc tutaj będziemy na pewno dochodzić do porozumienia. Dziękuję bardzo. Kolejne pismo wpłynęło z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Prawny i Nadzoru. I to jest skierowane pismo, szanowny pan Michał Skowron, radny Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, wobec powyższego pismo wpłynęło do Rady. To jest parostronicowe pismo, ale odczytam. Szanowny pan,
Szanowny Panie Radny, odnosząc się do pisma datowanego na 4 kwietnia 2020 roku, zatytułowanego Skarga na czynności podjęte podczas sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 30.03.2022 roku, w wyniku których zostały podjęte rozstrzygnięcia naruszające podstawowe prawa radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, które wniósł Pan do Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przedstawiam stanowisko organu nadzoru w niniejszej sprawie. Następnie należy zauważyć, że stosowanie do postanowień artykułu 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku, może będę pomijał tutaj już tekst jednolity i tak dalej, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy. Z treści pisma nie wynika jednak jednoznacznie, komu stawiany jest zarzut podjęcia owych czynności naruszających podstawowe prawa radnych Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Treść pisma wskazywać może, że niezadowolenie pana radnego budzi zachowanie grupy radnych będących wnioskodawcami uchwały w przedmiocie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Muszę przepić. W takiej sytuacji zwrócić należy, że wysoce wątpliwym jest, czy kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w ogóle możliwość stosowania przepisów zamieszczonych w dziale 8 do rozpatrywania skarg dotyczących poszczególnych radnych. Stosownie bowiem do postanowień przytoczonego już artykułu 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy. Przepis ten wymienia jako podmioty, na które wnoszone mogą być skargi, jedynie organy oraz ich pracowników. Radni nie są organami gminy. Organem jest bowiem Rada Gminy. Ani też nie są pracownikami. Są osobami pełniącymi swoje funkcje z wyboru i członkami kolegialnego organu, jakim jest Rada Gminy, a nie jego pracownikami. Wojewoda nie posiada ogólnych, ustawowo przyznanych kompetencji do oceny pracy poszczególnych radnych. Także takie działanie nie znajduje podstawy prawnej, gdyż żaden, w tym także artykuł 229 punkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisy prawa nie przewidują rozpatrywania skargi przez wojewodę na poszczególnych radnych i nie może w tym zakresie ingerować w wewnętrzne sprawy gminy, o ile oczywiście działania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego czy też jakiegokolwiek innego radnego nie skutkują naruszeniem przepisów prawa przez Radę jako organ w obszarze mogącym być przedmiotem oceny nadzorczej w ramach kompetencji wojewody. Dlatego też decydujące znaczenie posiada treść stawianych zarzutów. Analizując pismo pana radnego pod kątem treści stawianych zarzutów, możliwe wydaje się być także uznanie tego pisma za informację skierowaną do tutejszego organu nadzoru, w której pan radny zamierza wskazać na niezgodne z przepisami prawa podjęcie uchwały w sprawie odwołania pana ze stanowiska przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, niezależnie od ustaleń, kto za takie naruszenie prawa miałby być odpowiedzialny. Odnosząc się do takiej kwalifikacji pisma, przedstawiam poniższe wyjaśnienia. Ocena zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez organ stanowiące jednostki samorządu terytorialnego dokonywana przez wojewodę jako organ nadzoru prowadzona jest z urzędu, a wnioski, wezwania lub skargi obywateli nie są w tym zakresie wiążące. Zatem te wnioski, wezwania lub skargi nie inicjują postępowania, do którego mają zastosowanie przepisu Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku, którego zakres obowiązywania wskazany jest w artykule 1 i 2 tej ustawy. W tym miejscu wypada, skróciłem
1.2 ustawy w załączeniu wskazanymi w artykule 3. W tym miejscu wypada przytoczyć stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2019 roku. I tutaj jest sygnatura akt, adres strony internetowej. Postępowanie nadzorcze nie jest postępowaniem jurysdykcyjnym w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego prowadzonym w indywidualnej sprawie. I tutaj też mamy postanowienie Najwyższego Sądu. Tak. A jeśli tak, to nie można skutecznie domagać się wydania przez organ nadzoru decyzji administracyjnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy, bowiem takich decyzji prawo nie przewiduje, ani wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie artykułu 61, a paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jak wyjaśniono powyżej, ocena zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego dokonywana przez wojewodę jako organ nadzoru prowadzona jest wyłącznie z urzędu, a nie na wniosek, wezwania lub skargę obywatela. W tym samym wnioski, wezwania lub skargi nie są w tym zakresie wiążące dla organu nadzoru i nie obligują go do wszczęcia jakiegokolwiek postępowania. Konsekwencją tego stanu jest to, że do tego typu wniosków, wezwań lub skarg nie znajdują w szczególności zastosowania przepisy dotyczące terminów na udzielenie odpowiedzi, przepisy prawa nie przewidują wszczęcia postępowania na taki wniosek, wezwanie lub skargę. Nie przewidują w tym samym terminu na zakończenie postępowania i udzielenia odpowiedzi. W doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych utrwają się pogląd, że wyłącznie od wojewody zależy, czy skorzysta ze swoich uprawnień nadzorczych, a zatem ani osoba fizyczna, ani prawna nie może domagać się od organu nadzoru wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, ani podjęcia przez niego działania, które jest elementem działania nadzorczego. Nadto nakazanie wojewodzie wykonania czynności stanowiących część postępowania nadzorczego nie mieści się w przepisach regulujących właściwość rzeczową sądów administracyjnych. I tutaj jest wyrok NSA. W konsekwencji uznać należy, że żaden podmiot zewnętrzny nie może skutecznie domagać się od wojewody podjęcia czynności nadzorczych, o których mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Jak potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 4 października 2016 roku, obowiązujące przepisy nie znajdują przy tym odrębnej procedury wszczynania postępowania nadzorczego przed wojewodą przez mieszkańca gminy. Przepisy prawa przyznają natomiast obywatelom możliwość zaskarżenia w drodze indywidualnej uchwały do sądów administracyjnych. I to jest właściwy sposób kwestionowania przez obywatela uchwały naruszającej jego zdaniem, jego interes prawny lub uprawnienia. Ustawodawca przewidział możliwość skarżenia przez obywatela uchwał do sądów administracyjnych zamiast składania przez obywateli wniosków do organu nadzoru, które to organy, jak to już wykazano, działają z urzędu, a nie na wniosek obywatela. Podstawą prawną tego uprawnienia jest artykuł 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w brzmieniu: każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostaną naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. 2. Przepisu ustęp 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił. 2a. Skargę na uchwałę lub zarządzenie, o których mowa w ustępie 1, można wnieść do sądu administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy na to wyrażą pisemną zgodę. Punkt 3 uchylono. 4. W sprawach, o których mowa w ustępie 1, stosuje się odpowiednio artykuł 94. Odnosząc się natomiast do samej oceny nadzorczej uchwały dokonanej z urzędu przez wojewodę małopolskiego, należy wyjaśnić, że wojewoda małopolski jest organem zobowiązanym z mocy artykułu 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do działania na podstawie i w granicach prawa. Wojewoda Małopolski, będąc organem nadzoru,
w stosunku do uchwał podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego może oceniać jedynie, czy uchwały rad gminy nie są sprzeczne z obowiązującym prawem, gdyż nadzór wojewody w tym zakresie sprawowany jest wyłącznie w oparciu o kryterium zgodności z prawem. Wynika to z treści artykułu 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Co więcej, ustawodawca, artykuł 87 ustawy o samorządzie gminnym, przesądził, że organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminy tylko w przypadkach określonych ustawami, jednoznacznie ograniczając swobodę wojewodów w podejmowaniu ingerencji wobec organów gmin. Z tego punktu widzenia kluczowym jest, że dla stwierdzenia nieważności uchwały konieczne jest wskazanie, iż jej treść bądź też sposób jej podjęcia są sprzeczne z konkretnym przepisem prawa, przy czym sprzeczność z prawem musi mieć charakter istotny. Wniosek z artykułu 91 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym. I tak, w tym miejscu należy przytoczyć fragment uzasadnienia prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 października 2018 roku. Za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienie prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, w tym także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał. W judykaturze za istotne naruszenie prawa będące podstawą do stwierdzenia nieważności aktu uznaje się takiego rodzaju naruszenie prawa jak podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia uchwały. I tutaj jest też podany wyrok NSA. Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym, co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika wprost z treści tego przepisu. Nie każde zatem naruszenie prawa przez Radę Gminy może stanowić przyczynę stwierdzenia nieważności uchwały, lecz tylko to, które ma charakter naruszenia istotnego. Wojewoda Małopolski obowiązany do działania w zakresie przyznanych mu kompetencji nie może podejmować działań, do których nie został upoważniony. Nie może zatem stwierdzić nieważności uchwały, w stosunku do których nie wykaże istotnego naruszenia przepisów prawa. Dokonując analizy i treści sposobu podjęcia uchwały numer 49/399/22 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej, tutejszy organ nadzoru nie stwierdził, aby w najmniejszym przypadku doszło do naruszenia prawa, które mogą stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności tej uchwały. Przede wszystkim tutejszy organ nadzoru zweryfikował opis zamieszczony w treści pisma pana radnego, konfrontując go z zapisem sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, która odbyła się 30 marca 2022 roku. Z poczynionych ustaleń wynika, iż nie jest prawdą, jakoby radni pod presją zostali zmuszeni się wylogować i zrezygnować z przysługującego im prawa swobodnego głosowania bez żadnej presji. W sesji z wykorzystaniem urządzeń pozwalających komunikować się na odległość uczestniczyła tylko jedna radna. Reszta radnych uczestniczyła w sesji stacjonarnie. Co więcej, z wypowiedzi radnej wynika, że świadomie i dobrowolnie zrezygnowała ona z udziału w głosowaniu, aby z jej powodu nie przedłużano trwania sesji. Osoba obsługująca Radę podejmowała natomiast działania mające zapewnić wymagane przez przepisy prawa warunki do przeprowadzenia głosowania tajnego, co miało nastąpić poprzez wysłanie stosownych linków na telefony komórkowe radnych i umożliwić udział w głosowaniu tajnym także przez radnę Dorotę. Ta opcja miała zapewnić tajność głosowania w przeciwieństwie do pierwotnie zaproponowanego sposobu, który jednak ujawniłby IP osób głosujących zdalnie. Radna ta zrezygnowała natomiast z udziału w takim głosowaniu, nie chcąc sprawiać problemów z natury technicznej i przedłużać procedury głosowania. Podejmując w tym zakresie swoje własne decyzje,
Przepisy prawa nie wymagają udziału w głosowaniu wszystkich radnych, wystarczające dla podejmowania uchwały w tej jest określone ustawowo kworum. Radni mogą opuścić sesję Rady w trakcie jej trwania. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że uchwała została podjęta 10 głosami za, co bezspornie stanowi wymaganą przez artykuł 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym bezwzględną większość głosów. I załączniki z wyrazami szacunku. I to jest cała treść tego pisma. Przepraszam, ale ciężko mi się dzisiaj czytało. Tutaj jeszcze, bo tak, mamy tak jakby pół pisma, bo przez Biuro Rady nie przeszło pismo, które zostało wystosowane do nadzoru prawnego. Także to jest to. Odpowiedź na pismo, którego nie mamy. Odpowiedź przyszła i teraz tak, więcej pism właśnie nie mamy. Interpelacje, zapytania radnych. Może tak zacznijmy po kolei, pan Piotr. Ja mam prośbę do pana burmistrza o interwencję prezesa Śląskiego Centrum Rehabilitacyjnego w sprawie furtki do ich parku, zamkniętej furtki. Może się uda ją w końcu otworzyć. To jest prośba mieszkańców. Tak, to dobrze. Pan Darek. Panie burmistrzu, mam zapytanie takie w sprawie tych przygotowywanych umów do przetargu w sprawie ulicy Podhalańskiej, chodzi o kanalizację. W budżecie zostało to przegłosowane w styczniu. Na tą chwilę jeszcze dokumentów nie ma, no to już troszkę minęło. Ulica Sierantówka, no to w sumie niedługo, bo jest miesiąc, też nie ma nic wiadomo na ten temat. A dziwnym trafem Brzozowa to poszło jak po maśle. Na to chciałbym uzyskać odpowiedź. To też na końcu, tak? Czy... Pani Aleksandra? Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Ponieważ w Rabce mamy dużo psów i właścicieli, którzy płacą za nich podatki. Chciałabym zapytać, gdzie są te pieniądze i jakie ma przeznaczenie mają te pieniądze w tym momencie? I co my robimy dla tych mieszkańców, którzy płacą te podatki za te zwierzątka? I praktycznie oprócz tego, że jest tam chyba 2 czy 3 kosze, w parku, na bulwarach chyba jeden kosz, to może chociażby przy tych koszach były woreczki, żeby z tych podatków zakupić woreczki, żeby właściciele już nie musieli ponosić kosztów. Ale tak naprawdę to chciałabym wiedzieć ewentualnie, na co idą te pieniądze, bo to nie są małe pieniądze, bo podnosiliśmy podatki za psy, z tego co pamiętam. Tam jeden pies chyba 35 czy 25, drugi już 35 chyba, także to są duże koszty. Dlatego bym bardzo prosiła, co się dzieje z tymi pieniążkami, jak są wykorzystywane. Może więcej tych koszy wtedy zrobić, może jakiś wybieg dla psów specjalny zrobić, żeby mieli taką swoją alejkę spacerową, jakieś tory przeszkód, żeby sobie mogły działać w tym momencie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Na marcowej sesji pytałam, bo wiemy, że w związku z tym, że u nas przebywają uchodźcy z Ukrainy, niektórzy pracownicy, zwłaszcza OPS, dostał dodatkową pracę i zadanie. I pytałam pana tutaj, czy jakoś to będzie gratyfikowane w sensie finansów, czy jakieś tam pieniążki dostaną za tą swoją pracę. Obiecał pan wtedy, że faktycznie. Chciałabym zapytać, czy ta obietnica jest zrealizowana i czy mogą liczyć na jakieś wsparcie finansowe z pana strony. To jest druga sprawa. Coś jeszcze miałam i mi uciekło. Ale jeżeli mogę, to oddam koledze głos, a jak sobie przypomnę, znajdę moją notatkę, to wrócę. Dobrze, panie przewodniczący, dziękuję. I pan Paweł? Panie burmistrzu, ma pan wypełniony. Tak, dzisiaj jesteś ostatni. Ja otrzymałem, Otrzymałem inwestycję i tu jest tak, przebudowa drogi bocznej zlokalizowanej na roli Sołtysówka
Poprawa przejezdności drogi wewnętrznej bocznej na ulicy Poniatowskiego Działka, to jest podana, 309 przez 2 koło szkoły. To jest ta sama inwestycja. To jest ta sama inwestycja. Nie wiem, kto tu jest niezorientowany, jeśli chodzi o tę inwestycję. Jest zasypywanie dziur na ulicy Poniatowskiego, poprawa przejezdności drogi bocznej, wysypanie kanalizacja. Kanalizacja jest finansowana z środków pozyskanych przez wodociągi, tak? Przez gminę. Przez gminę? No, a to może później. Okej. Nie ma inwestycji, głównej inwestycji ulicy Poniatowskiego. Zastanawiam się, czy ona już została wykreślona, czy... Nie widzę tej inwestycji. Ona jest inwestycją od 2019 roku, od kąd zostałem wybrany na radnego. No i tutaj dostałem też odpowiedzi na interpelacje, na wnioski i powiem panu tak, no wszędzie zabezpieczone środki w budżecie, wszędzie zabezpieczone środki w budżecie. To nie są wielkie środki, bo głównie proszę o to, żeby mieszkańcom wyrównać tłuczniem chociaż te drogi. Już nie zabiegam, chociaż można by było ze dwie drogi zrobić w tej kadencji pięcioletniej na Słonym, co nie zostało w ogóle zrobione. Jest tylko wyrównywanie tłuczniem i na to się z trudem nie mogę doczekać. I jest opisywane, że trzeba zabezpieczyć środki w budżecie. Zabiegałem o lampę, o dwie lampy przy basenie. Do tej pory to jest niezrobione. To nie są wielkie środki. Nie wiem, coś pan jest strasznie uprzedzony do osiedla Słone, bo jakbym policzył kwoty, jakie pan wydał na osiedle Słone w ciągu tych 5 lat, które niedługo upłyną, to naprawdę mieszkańcy by byli bardzo zasmuceni. Tak mi się wydaje. Bo żadna wielka inwestycja nie została zrobiona. Jeżeli chodzi o szkołę, to tam było 330 tysięcy. To jest jedyny wydatek, ale to dzieli się na dwóch radnych i na część Rabki, bo do szkoły na Słonym nie chodzą tylko dzieci ze Słonego, bo bardzo duża część dzieci z Rabki jeździ z innego świata. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna? Ja mam pytanie, na jakim etapie jest realizacja projektu Rynek, kiedy zostanie wykonany i do kiedy mamy możliwość zabrania dotacji. No i prosiłabym również, żeby przygotowano mi, ile jest projektów na moje osiedle, ile z nich zostało zrealizowanych. Dziękuję. Ale też na piśmie proszę. Można? Pani Dorota, tak? Panie burmistrzu, ja bym prosiła o zlecenie wymalowania pasów na przejściach dla pieszych, zwłaszcza obok przedszkola, to jest droga nasza gminna, i również o zlecenie wymalowania pasów koło szkoły i kościoła. To tak na prędko, chyba że będzie to jakoś, nie wiem, rozplanowane, ale żeby na to zwrócić uwagę. I druga sprawa, w imieniu mieszkańców i swoim apeluję po raz kolejny chociaż o podsypanie i poprawienie górnego odcinka drogi na roli kaczmarczykowej w tej górnej części, ponieważ w tej chwili ta droga naprawdę nie spełnia żadnych standardów, nie nadaje się mało, że do jazdy, to nawet do przejścia. Dziękuję bardzo, z nadzieją na pozytywne rozpatrzenie. Dziękujemy. Pan Robert. Ja się zwracam z taką prośbą o wykonanie korytek odwadniających drogę osiedlową boczną, gdyż w zimie my jesteśmy na stoku, w zimie spływa ta woda wszystko na drogę i tam jest lodowisko. Ja tą drogę wskażę i tutaj narysowałem. I następnie pani burmistrz tutaj mówiła kiedyś, że o ile dostaniemy kasy, będą robione na tam, gdzie można, projekty dróg. Projekty, nie mówię tylko, że projekty. I tutaj zwracam się z taką prośbą o zrobienie takiego projektu na główną drogę do Traczykówki, na osiedlu Traczykówka, ze względu na to, że miałem prosić o dziury, ale tam już nadaje się tylko do wymiany, bo tam już... No, dziury możemy porobić no jeszcze, ale no, ta droga się znajduje. I żeby można było ją przebudować, tak jak mówimy, musi być projekt. I tu bym się zwracał o taki projekt tej drogi do zrobienia. Dziękuję. A dwa miałem jeszcze takie pytania, które burmistrz. Chciałem się tu do pani skarbnik odnieść.
jak wygląda sprawa, czy przekroczyliśmy finansowo utrzymanie dróg w zimie, raczej zimowe utrzymanie miasta. Czy te jakby pieniądze, które były przeznaczone, starczyły, czy będziemy dokładać? Właśnie, znaczy panie radny, umowa na utrzymanie, na odśnieżanie była do końca kwietnia. Kończy się jutro. Rozmawiałam już z wydziałem, który realizuje to zadanie. I po zakończeniu, na początku maja zrobimy rozliczenie, wtedy powiem, jakie środki zostały. To dziękuję. I druga sprawa, no już sezon się zbliża. Panie burmistrzu, trzeba by było dziury, gdzie się da łatać. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Michał. Proszę państwa, od kilku sesji publicznie jest poruszana droga Brzozowej. Nie wiem, czy to celowo, dlatego pragnę zwrócić się do pana radnego Dariusza Krzysztofa, aktualnie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, żeby dokładnie kontrolował i sprawdzał, a nie mówił, jak dzisiaj na sesji, że Brzozowa ad hoc. Proszę państwa, chciałem poinformować, że 4 października 2019 roku, co mówi o tym data wpływu na dziennik podawczy, przedkładam zadania proponowane do budżetu na rok 2020. Wykonanie nawierzchni drogi łącznika ulicy Pocztowej z ulicą Brzozową oraz budowę chodnika lewą stroną łącznika, aby zachować ciągłość chodnikiem biegnącym od ulicy Chopina. To jest pierwsze. 15 października 2020 roku jest drugie pismo, które pisze: kontynuacja chodnika od ulicy Pocztowej do ulicy Brzozowej wraz z wykonaniem nowego łącznika ulicy Pocztowej z ulicą Brzozową oraz remont ulicy Brzozowej. To jest po raz drugi złożone do budżetu. I 4 października 2021 roku dotyczy zadania wykonanie nawierzchni drogi łącznika ulicy Pocztowej z ulicą Brzozową oraz budowę chodnika lewą stroną, aby zachować ciągłość z chodnikiem biegnącym od ulicy Chopina. Dlatego też prosiłbym, aby nie nadużywać swoich głośnych tonów i nie oskarżać mnie o niesłowność. Pragnę nadmienić, że nie wnosiłem w tym czasie żadnych innych propozycji realizacji do budżetu, tylko wyłącznie postanowiłem, że ten jeden cel, bardzo kosztowny dla gminy, bardzo kosztowy, ale konieczny, jeżeli zrealizuję w tej kadencji, to będzie super. I tak proszę zrozumieć, że sfinalizowanie tego przedsięwzięcia w tym roku jest konieczne z po prostu następujących względów. Po pierwsze, ulica Brzozowa jest w centrum, przy samym parku, przez którą przechodzą dziesiątki ludzi. Łącznik wybrzuszony, który grozi uszkodzeniem przejeżdżających tam samochodów, bo jak na wybrzuszeniu trą podwozie. W końcowym odcinku ulicy Brzozowej została uszkodzona kanalizacja miejska, a wody częściowo przedostają się na nowy, nowo wybudowany stadion. Dalej, sama ulica Brzozowa to jak sito, po prostu dziura na dziurze w samym centrum. I naprawdę konieczność położenia tego dywaniku z remontu tej ulicy z położeniem chodnika jest konieczna, bo jest szkoła katolicka na tej ulicy, dwa przedszkola, dwa sanatoria praktycznie i jeden hotel. I to jest nasza wizytówka. I nie wiem, dlaczego ostatnio, nie wiem od czego, czy to jest jakaś uprzedzenie osobiste, czy nie wiem co. W każdym razie przedstawiam panu radnemu kopię, aby nie był gołosłowny. Proszę uprzejmie i drugi raz mnie nie posądzać ad hoc. I prosiłbym również publicznie, by pan pomawiał mnie o jedno słowo przepraszam. Dziękuję.
Ad vocem, jak mogę, panie przewodniczący, zabrać? Proszę. Panie radny Michale, nie wiem, czy sobie pan coś tam zakodował nie tak, że ja do pana podnoszę głos, czy jakieś przeprosiny. Ja nie mam za co pana przepraszać, to od tego zacznijmy, bo taka jest prawda. Do co? Nie mam pana za co przeprosić, no bo z jakiego powodu nie ubliżyłem panu, nie od tego. Z tego powodu, panie radny, że pan podnosił trzykrotnie, że ja sobie jakoś po znajomości załatwiam ulicę Brzozową. Ale to padło z pana słów, nie z moich. To proszę mi udowodnić. Dobrze, proszę otwierać. No, wszystko mogę... jest w normie, nagrywane, także tu jest, widzę, że pan złożył. Powiem panu ino tyle. Nie tego, że się uparłem na pana czy coś, tylko to była ulica akurat do porównania, bo ja też o sierantówkę walczę od samego początku i dostaję inne pisma, a wie pan, że pan ma drogę też nieuregulowaną i jest mało domów. Ile jest mieszkańców na sierantówce? Był pan na sierantówce? A pan przyrównuje coś do czegoś, jak ja to mówię. To jest wizytówka radki na całą Polskę. Tak. Dobrze, tak. Dziękuję bardzo. Tak, i proszę mnie nie pomawiać, bo już któryś raz mnie pan pomówił. Pan ma złożone pisma, nie widzę pana odpowiedzi na te pisma. Jakie pan dostał z urzędu? Bo ja mogę panu na przykład przynieść moje pisma, ile ja złożyłem, jakie dostałem odpowiedzi, mogę panu przedstawić. I z trzema papierkami to może wie pan co. Dobrze, pokażę. Dobrze. Panie Darku, spokojnie. Panie Michale, czy ma pan jeszcze jakieś? Nie? Dziękuję. Pan Jan? Chciałbym odpowiedź. Po prostu jest sytuacja taka, że w momencie, kiedy przez 4 lata walczę o tą ulicę, o to, żeby zamknąć strefę A, żeby strefa A była jakaś reprezentacyjna, przez strefę A przewala się cała masa mieszkańców, czasowiczów, kuracjuszy i my mamy dbać o to, żeby wizytówka Rabki była najlepsza. Ale niech mi pan powie, nie sam pan walczy o tą drogę, to jest jedno. Tak. A drugie, jak pani Ola Koper składa pismo, to została jakie odpowiedź? Niech sobie wyjaśni. Proszę pana, do Brzozowej pani Ola Koper, to jest mój okręg wyborczy i dziwiłem się, że w wykazie... To czemu teraz jest właśnie przypisana pani Ola? No właśnie inna się odpowiedź, dziwi. Inna. Właśnie ale panowie, kończy. Właśnie się dziwi. No. Dobrze. Ale widzę, że pan do końca kadencji będzie ze mną ważny. Wszystkie drogi są ważne. Miło mi. To jest takie podsumowanie tej dyskusji. Pan Jan? Tak, z takim jednym pytaniem, bo... Panie Michale, ja słyszałem, jak pan jest bezczelny. Panie Darku, spokojnie. Teraz pan Jan. Tak, pan Jan. Pan nie ma honoru, że się pan odwoływał to w ogóle do tego. Ja mam na pewno większość. Panie Janie, proszę bardzo. To znaczy ja z takim pytaniem, bo tu padło już zapytanie o łatanie dziur w ulicach, które były naprawa poziomowa. No ja z jednej strony chciałbym podziękować, bo coś już drgnęło po 2 latach na ulicy Wiejskiej, że parę łat zostało wykonanych. Natomiast mam takie jedno pytanie, czy w tej chwili przyjmuje się, że na jakąś drogę przeznaczamy, nie wiem, 2, 5 czy 10 łat, czy po prostu łatamy to, co wymaga, że tak powiem, takich prac na tym. Ponieważ na ulicy Wiejskiej, tak jak powiedziałem, i dziękuję za to, zostały wykonane prace naprawcze, ale tylko na jednej części. Jakoś tak dziwnie się składa, że akurat do drugiej części ulicy Wiejskiej od wielu, wielu, wielu lat ekipy naprawcze nie są w stanie dotrzeć. Zawsze kończy się to gdzieś w okolicach, tak powiem, poranka, może ciut wyżej i na tej jednej odnodze. Natomiast istnieje również druga część ulicy Wiejskiej i tam też są wymagane prace naprawcze. I tam jakoś ekipy nie dotarły, więc mam nadzieję, że jeżeli będą podejmowane prace, to że w końcu ekipy, które naprawiają uszkodzenia, dotrą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Marek? Panie burmistrzu, chciałem zadać pytanie, w jakim terminie rozpocznie się poprawa płyt na bocznej Kasprowicza, ponieważ już ostatnio też jedno
Jeden pojazd został uszkodzony spodem. Niestety tam dość poważnie uderzył o te płyty. I kiedy będzie rozpoczęte to odwodnienie? I na jakim etapie jest sprawa poprawy tych słupków naprzeciwko sklepu TechBud, ponieważ tam już nawet jednego brakuje. No i ponownie się powtórzę, panie burmistrzu, o dooznakowanie przejścia dla pieszych naprzeciwko parafii Marii Magdaleny tutaj, ponieważ nic w tej sprawie dalej nie drgnęło. Dziękuję. Dziękuję. Pani Małgorzata? Pani Małgorzata, mikrofon jeszcze. Czy jest przewidziana instalacja fotowoltaiczna na remizie OSP w Ponicach w związku z tym projektem Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa? Bo pan kiedyś wspomniał, że to jest przede wszystkim będzie przeznaczone na obiekty użyteczności publicznej, czyli szkoły i remizy. I jest takie pytanie, czy właśnie jest taka szansa, żeby tam też przewidzieć tą instalację na tym budynku nowym, bo on już jest przykryty i jest w środku są robione instalacje elektryczne i tak dalej, także myślę, że byłby to dobry czas. I jeszcze jedno pytanie, to już pan pewnie zna, bo to powtarzam od jakiegoś czasu. Czy jest jakaś zmiana, jakaś informacja odnośnie tego chodnika w Ponicach, który jest już lata temu zaprojektowany, jest projekt, który pewnie przepadnie, szkoda pieniędzy i cisza. No, to jest droga powiatowa, wiem, że to miało być z powiatem, ale powiat czekał na pieniądze, czy jest jakaś nowa wiadomość. Dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo. Pan Jacek? Takie pytanie odnośnie modernizacji oświetlenia, bo w planach zostały uwzględnione dwa osiedla Rdzawce, Leśniakówka i Bulowskówka i chciałbym wiedzieć, jaki jest możliwy termin realizacji tego projektu. Dziękuję. Pan Rafał. Zwracam się z wnioskiem o pilną naprawę ubytku przy ulicy Wójtowiczowej, Gorczańskiej, Alei Tysiąclecia oraz na górnym odcinku ulicy Paniadowskiego zaraz po ogłoszeniu wyniku przetargu na naprawę cząstkową ubytku w drogach. Chciałbym nadmienić, że kilka ulic zostało już naprawionych pomimo braku przetargu. Chodzi o ulicę, tak jak tu pan wcześniej przedmówca mówił, ulicę Wiejską i o ulicę Nowy Świat, dojazd do ulicy, do osiedla Traczykówka, tam było pobocze nasypane, tucz nie ma. Z tego co wiem, to na Wiejskiej tu ludzie się skarżyli, że parę razy osób miało urwane zawieszenie. Na Słonym, zresztą pan Wrokowiec to potwierdzi, w jednym miejscu też parę osób już tam miało urwane zawieszenie i to jest było najprostsze do naprawy i nie zostało od dawna naprawione. Także trochę to jest takie dziwne. Aha, i jeszcze jak już jesteśmy przy tym, tu pani skarbnik jest, ile kosztowała naprawa tej ulicy Wiejskiej? Teraz, to łatanie cząstkowe. Umowy, chyba że pan burmistrz, ale ja ani umowy, ani zlecenia nie podpisywałam tylko na ulicę Wiejską. Na pewno podpisywałam umowę na zakup tłucznia, klińca z wbudowaniem. To była duża umowa, powyżej 100 tysięcy, ale nie powiem panu... Gdzie ten kliniec poszedł? Tam no dlatego nie, trzeba do wydziału będzie zapytać. Aha, będzie to jest systematycznie realizowane. A czy tam mają taki harmonogram, które ulice, to już by trzeba było w wydziale pytać, bo tego nie wiem. No bo to jest takie trochę, że jedne ulice się robi, jeszcze no, przetargu nie było, a innych się nie z robi. Dlatego ja myślę, że ta Wiejska i wszystkie te łatanie dziur to jest w ramach tej umowy, tam, która jest. Bydło się uspokoi. Bo remonty cząstkowe... No, proszę o zachowanie spokoju. Według mnie to jest wszystkie te łatanie dziur z tej umowy, która jest podpisana powyżej 100 tysięcy złotych, a remonty cząstkowe, przetarg dopiero będzie w okolicach 15 maja. Jeszcze jedno, panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie. Chodzi o to wykonanie kanalizacji na bocznym odcinku ulicy Poniatowskiego, tam wzdłuż rzeki Słomki, wie pan gdzie, tam koło Dewajtisu, bo ja rozmawiałem z panem prezesem i on mówił, że dostali pismo od Wód Polskich, że to jest niewykonalne. A tu mieszkańcy, był pana mieszkaniec, prawda? I tak rozmawiał i mówiliście coś, że chyba to jest podobno wykonalne. Takie dwie po prostu odmienne. Aha, żeby za... Dobra, to tyle. Dobrze, to jeszcze ja. Tutaj wpłynął wniosek od mieszkańców ulicy...
Gancarskiej został złożony na dzienniku podawczym. To jest w sprawie zainstalowania lustra drogowego przy ulicy Gancarskiej, numer działki 1499. No, faktycznie tam jest takie kolizjogenne miejsce, bardzo zasłonięte, wąsko, no i już tam kilka stłuczek było. To jest przy tym, wiesz co, przy tej, jak już nie odchodzi ta droga na nową działkę, na to nowe osiedle. Aha, tam do góry. Tak. No, tutaj zresztą to umiejscowienie zostało pokazane. To był ten remontowany odcinek. Tam jest wąsko. No ja też tutaj powtórnie, już któryś raz właśnie też to lustro ulica Sądecka mieszkańcy składali, ja składałem, no i tak dopominamy się. Dziękuję bardzo. Czy pani Aleksandra jeszcze widzę, że chce zabrać głos? Tak, zapomniałam zaproponować coś, panie burmistrzu, bo przygotowuje gmina coś takiego jak plan strategii gminy, prawda? Jest coś takiego. I tak mam taki pomysł, może nie wiem, można się zastanowić, czy dobry, czy zły, ale bo mamy tak, uzdrowisko mamy praktycznie tutaj, możemy z nimi współpracować, mamy centrum i powiem tak, no niestety Rawka kiedyś była uzdrowiskiem dla dzieci. Teraz mamy więcej starszych osób jak dzieci. Jak przyjeżdżają, to przeważnie starsi. Może jakiś właśnie opracować wspólnie program dla tych seniorów. Naprawdę jakiś program taki, jakieś imprezy, ewentualnie, o właśnie, dancingi, coś takiego, żeby ci seniorzy tu chętnie przyjeżdżali i żeby zostawiali troszkę tych pieniążków tu w Rabce, bo myślę, że to jest najpewniejszy w tej chwili turysta. Każdy emeryt ma tą emeryturę i może taką strategię razem z uzdrowiskiem przemyśleć, przecież po zawale, tak. I jeszcze mam jedną sprawę do pana przewodniczącego. Z całą sympatią do pani wiceburmistrz muszę niestety znowu zwrócić uwagę. No tak niefortunnie siedzimy, że ja panią cały czas widzę i niestety też i słyszę. W związku z tym mam bardzo gorącą prośbę. Sesja, tak jak mówimy, jest dla rady. My tu dyskutujemy, my rozmawiamy. Nawet jeżeli się pani coś nie podoba z naszych wypowiedzi, jeżeli ma pani uwagi, to proszę tego głośno nie wypowiadać i nie odnosić się do tego i kąśliwych uwag nie stosować. Bardzo panią proszę. Mile, że pani przychodzi na sesję, miło, że pani z nami tutaj siedzi, obraduje, ale tak jak mówię, bez uwag, bez jakichś tam podtekstów, bo tak jak mówię, mamy prawo, nie jesteśmy, że tak powiem, alfami tutaj omegami, nie mamy doświadczenia, tak jak pani się chwali swoim doświadczeniem samorządowym. W związku z tym możemy różne rzeczy i błędy popełniać. Ale to nie znaczy, że pani ma prawo komentować, przeszkadzać nieraz w wypowiedziach, dopowiadać. I bardzo panią proszę, niech ta współpraca będzie naprawdę fajna, rzetelna. Dziękuję uprzejmie. To z mojej strony też taki apel, zachowajmy wszyscy kulturę i taki szanujmy się nawzajem. Dokładnie, oczywiście. Każdy ma prawo do swoich poglądów, do swojego zdania. Nie obrażajmy się nawzajem, bo to dla nas nic dobrego, zły idzie przykład. No i potem nakręca się taka nieprzyjemna atmosfera. Może pani odpowiedzieć w tej kwestii. Ja nie obawiam się zabierania głosu, więc jak mam coś komentować, to komentuję głośno i podnoszę rękę, jak pani widzi. Wypowiedź pana burmistrza odnośnie sprawozdania, cały czas pani przegadała z panem Rogowcem. Też to było niegrzeczne i niekulturalne. I myślę, że każdy niech zacznie od siebie, pani radna, bo przerywa pani cały czas wypowiedzi, wcześniej panu Skowronowi. Do każdej wypowiedzi ma pani jakieś aluzje, nie podnosząc ręki. Więc myślę, że trochę kultury potrzeba pani również. I tyle, dziękuję. Działa w dwie strony, pani burmistrz. Dlatego dokładnie tak, jak pani powiedziała. Działa w dwie strony, więc proszę pohamować emocje. Ja panią proszę, bo ja to, co ja z panem Rogowcem akurat omawiałam, to dotyczyło bardzo ważnej kwestii. A pani komentuje, ja nie komentuję pani wypowiedzi. Ja nie podważam pani autorytetu, pani wiedzy. Po prostu zachowuję to jako milcząco. Dlatego to mnie razi najbardziej w tym wszystkim, pani uwagi do nas praktycznie i komentarze.
komentarzy, to jest nie w porządku, bo o porozumienie między radnymi w czasie sesji, jeżeli rozmawiamy, to rozmawiamy, jest to związane z tematem, który w tej chwili jest na przykład omawiany, a nie komentowanie i na przykład obrażanie radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że właśnie takie podstawowe zasady kultury wszystkim nam wyjdą na dobre. Każdy niech patrzy na siebie i będzie dobrze. Znaczy, co do mojej osoby, to ja z panią Olą tylko zamienili dwa zdania na temat Maciejowej. Więcej nic, żadnego obgadywania, tej gadania, ja szeptania. Nie mówię nic, to nie mówię głośno. Jak mam coś do powiedzenia, to odpowiadam głośno. No, pani burmistrz, no, pani nieraz pani, pani komentuje, bo ja też siedzę blisko i słyszę z całym szacunkiem, tak jak tutaj przewodniczący powiedział, trzeba się powstrzymać. I będzie szło, nie, ale widać. Dobrze, dziękuję państwu i myślę, że będzie coraz lepiej tylko. Pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni, jeżeli chodzi o furtkę do Śląskiego Centrum, najpierw poprosiłem prezesa, żeby to otworzył zgodnie z umową, która została zawarta. Teraz wysłaliśmy pismo. Jeżeli nie zostanie otwarta i nie znajdziemy i nie otrzymamy odpowiedzi, to wystąpimy do marszałka, bo w tym momencie jest to złamanie zasad. Ale chcieliśmy najpierw wysłać pismo, żeby otrzymać tą odpowiedź na pismo. Co do ulicy Podhalańskiej, o której pan Darek mówił, nie wiem, czy pan pyta o pierwszy czy drugi etap kanalizacji, bo są trzy. Pierwszy jest realizowany. Ale panie burmistrzu, ale jeszcze nie poszło do przetargu, ani nie ma papierów przygotowanych. Byłem dzisiaj, przecież pytałem się i dlatego się zapytałem. Dlatego panie pytam, o którą pan część pyta. Zostało w budżecie sobie zapisałem w styczniu kleknięte, od stycznia mamy luty, marzec, kwiecień, końcówka będzie czwarty miesiąc. Tak samo osierantów i dlatego pozwoliłem się coś... Ale damy odpowiedź na piśmie, tylko pytam, o którą część chodzi. Michał, no o tą, co miała być pierwsze realizowana od leśniczówki tam, bo to był pierwszy. To jest drugi, to tam jest druga część. Od tamtąd właśnie tu do połączenia z tym, jak najbardziej. To jest ta druga część. No, ale i pamiętam. Nie ma, bo ja się będę dzisiaj pytać, że papierów nie mam przygotowanych do przetargu. Ale czy pamięta pan taką sytuację, jak mówiłem panu w tamtym roku, że Lasy Państwowe nie zgodziły się i zażądały wtedy, to były obwarowania Lasów Państwowych, nie ja sobie to wymyśliłem. I musieliśmy do nich wystąpić, bo zażądali tego i wystąpiliśmy, uzyskaliśmy od nich zgodę, ale to niestety trwało. To nie, że ja sobie coś wymyśliłem, po prostu to trochę trwało. Ale no, dobra, niech mi pan powie, kiedy chcę zobaczyć pismo. No ale przed chwilą pan powiedział, że mamy pieniądze. No mamy pieniądze i będziemy to realizować teraz. Nie, ja czekam na ten, bo jeszcze nie poszło. Ja nie mówię, że w budżecie są pieniądze, tak? Tak. Jest klepnięte, zgadzam się z panem burmistrzem całkowicie. Tylko nie ma, tak jak mówię, w styczniu było przegłosowane i od tej pory nawet nie zostało przygotowane dokumenty w sprawie przetargu, żeby coś się działo. Tu może jest w sprawie sierantówki, może jest krótszy okres, bo jest miesiąc, też nie ma papieru przygotowanego. Jak będzie tak szło z tą sierantówką, to do końca zimy pewnie jeszcze przetarg nie zostanie rozstrzygnięty. Nie, no myślę, że przetargi idą na bieżąco i myślę, że one zostaną zrobione czy zrealizowane. Jeżeli chodzi o pieniądze za psy, to jest tak, że zebrana była kwota, nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba z 70 ileś tysięcy i te pieniądze pozostają w tym wydziale, który zajmuje się właśnie zwierzętami. Te pieniądze idą na kastrację. Ale, na... ale ciszej. Pan Urysz mówi. Około 10 tysięcy, a myśmy dołożyli resztę. A, ale to odpowiemy na piśmie. Tylko, że te pieniądze są przeznaczone między innymi na kastrację kotów i psów, na te zwierzęta, które są wyłapywane, te bezpańskie, ale również tam pani jeszcze pytała o kosze. Tych koszów, no faktycznie nie mamy dużo, 6 mamy w parku, tyle mamy właśnie dla zwierząt. Co do gratyfikacji za pracowników, powiedziałem państwu, że jak najbardziej, że to uwzględnię. No i mogę powiedzieć tyle, że mam tu zestawienie godzinowe, i na podstawie tego zestawienia godzinowego to sumuję wszystko, wyliczę jak najbardziej. Chociaż jak państwo wiecie, to jest kompetencja burmistrza, nie rady. Następnie lampy przy basenie, to o czym pan Paweł mówił. Proszę zobaczyć, bo w tym budżecie dzisiejszym, który żeście państwo głosowali, tam są między innymi te lampy. Były te lampy przy basenie właśnie na Poniatowskiego, jak najbardziej. Tam są w budżecie tego dzisiejszej sesji.
Pan jeszcze pytał o kanalizację. Tą do góry tam? Dwie osoby tam były jeszcze. Wiem, że tam byli pracownicy, ale nie wiem, jaki jest efekt tych rozmów. Nie mają jeszcze tych zgód, ale wniosek jest złożony na drogę. To, co panu mówiliśmy kiedyś, w jednej z tarcz jest Poniatowskiego i do pociesznej wody, tak. I po prostu liczymy. Tak. I liczymy, że to... Tam nie trzeba było i tam nie trzeba było dać, wie pan czego, projektu, dokumentacji, więc mogliśmy to ułożyć, prawda, bo jeszcze jest niekompletna, więc mamy nadzieję, że pod koniec czerwca ma być rozstrzygnięcie, przynajmniej taka jest oficjalna. Do 15 kwietnia chyba miała być. Proszę? Do 15 kwietnia miała być rozstrzygnięcie. Nie ma. Dzisiaj dopiero były wojska sportowe, które dostaliśmy na przykład w parku. Tyle czasu wcześniej widziałam pana na Facebooku, jak pan pytał. Ale no tak. Właśnie chciałem też dopytać, bo wiem, że było boisko koło szkoły też zgłoszone do jakiegoś programu. I kiedy to są różne projekty. To jest do innego, sportowa, ale jest zgłoszone jak najbardziej. Sportowa Polska to jest do Ministerstwa Sportu, to tego rozstrzygnięcia nie ma. I tam było zgłoszone to boisko przy szkołach, bo to były tylko i wyłącznie dla boiska przyszkolne. A wcześniej była możliwość zgłoszenia innego boiska, nie przy szkole, tylko gdzieś tam, więc zgłaszaliśmy to boisko w parku i na to dostaliśmy dofinansowanie. No ale tak jak pan tutaj zaznaczył inwestycje, czyli tej inwestycji w tym roku się nie ruszy? Ale której? No ja mówię o tej ulicy Poniatowskiego, nie, bo pan tutaj wymienił. Jeżeli dostaniemy środki finansowe i dokończymy pozwolenie, to ogłosimy przetarg, jak najbardziej. Jeżeli tylko będą pozytywnie rozpatrzone wnioski i dostaniemy środki finansowe, to oczywiście, że tak. Tak, bo tam wspomniana była ta droga Sołtysówka i droga o numerze 309 łamane przez 2. To jest ta sama droga. Tam mieszkańcy z tej drogi się spisali, przekazali na rzecz gminy i tam prosiłem, żeby zaczęto tworzyć projekt do tej drogi, żeby można było kiedyś za jakiś czas, nie wiem. Czy pan, panie radny? Pan Paweł, który się tym zajmował, niestety jest chory. No ale, i prosiłem, żeby mi to przygotowano i może z tego to wynikało, bo myślę, że pan Paweł ma dobre rozeznanie, o których drogach rozmawiamy. Telefonicznie jest dostępny z tego, co można z nim uzgadniać. Proszę mi wierzyć, że też z nim rozmawiałem i konsultowałem jak najbardziej, ale poprawimy, no. A jeszcze mam pytanie odnośnie tego tarasu widokowego tam na Maciejowej. Nie ma możliwości albo środków pozyskać z jakiegoś innego programu, gdzie, bo ja uważam, że wybudowanie takiego tarasu to nie są jakieś wielkie koszty. To tylko ja tak na prosty sposób rozumiem, żeby wziąć kogoś, zobaczył ten teren. Teren jest naprawdę tak wyprofilowany, że tam wbić parę słupów, zrobić podest. Zrobić podest barierki i na tym podest barierki wstawić dwie ławostołowe i jest naprawdę bardzo ładne miejsce tam, że... Ale mówimy o gruncie pana Dominika? Tak, o gruncie pana Dominika i on nie ma żadnego problemu. Pan Dominik wyraził zgodę, tak. Nie ma żadnego problemu. Ale chciałbym, żeby ktoś tam podszedł i zobaczył to. No nie wiem, ktoś, kto się zajmuje projektami, chociaż wizualnie to obejrzał i mógł ocenić, ile to by mogło kosztować, bo to będzie praktycznie tylko z drewna zrobione. To nie musi być zadaszenie jakieś bez zadaszenia, tylko podest zrobiony, troszkę podniesiony, barierki i w środku na tym podejście jakieś dwa ławostoły i naprawdę jest to miejsce dodatkowa atrakcja dla osób przyjeżdżających. Widokowo jest tam ładnie, faktycznie. A może z tych osób, których zwolniamy na przykład jak zaczynają inwestycje z podatku, żeby na przykład te pieniądze wykorzystać na taką właśnie budowę. Można to tak, pani skarbnik, wtedy przekazać, że na przykład tak jak było w tym piśmie, że tam o dzierżawie, tak. Nie możemy, tak? Nie możemy w tym momencie, żeby z tych pieniążków na przykład zrobić coś takiego. Nie chodziło mi o to tylko, że jak na przykład zwalniamy, to żeby na przykład powiedzieć temu komuś, kogo zwalniamy, że te pieniążki, żeby na przykład dał na taki cel, nie? Że zbudowanie takiej ładnej. Wiem, tylko mówię, że może akurat by się udało. Nie tylko jedną osobę, to wszystkich taką inwestycję robić.
Rozumiem, oczywiście. A jeszcze przepraszam, że jestem tu przysłał Maciejowa, bo jeszcze pan drugi taki plan tam ludzi, którzy mają te pola przy Maciejowej, od strony ulicy Gorczańskiej. Jak się tam idzie, tam już powstał taki jeden mały domek. Myślę, że tam będzie więcej, bo jest utwardzana droga. Jest nawożenie gruzów, czyli tam jakby już ludzie sobie przygotowują pod te domki, które będą tylko na zgłoszenie. Ale jest taki fajny stok po lewej stronie, pole pana, nie mogę powiedzieć nazwiska, bo jesteśmy w tej chwili na wizji. I w każdym bądź razie jakby na przykład miasto jakiś tam kawałek tego terenu odkupiło i tam też postawić jakąś wiatę, stoły, bo tak mówię, po pokonaniu tej Gorczańskiej tam jest kawałek takiej przestrzeni, można by było zrobić też bardzo fajną rzecz, no. Ciekawą. Ale nie, za Gorczańską ulicą. Nie po prawej stronie, tylko po lewej. Będzie stawiane gdzieś jakiś pierwszy lasek tam miał. Tam było planowane i tam... Ale tam nie ma lasku akurat. Mówisz o prawej stronie. Ja mówię o lewej stronie. Wie pani, bo ja tam mieszkam niedaleko, znaczy mój dom rodziny, to ja znam ten teren, jak was mieszkam. Tylko by była mowa, że będą robione takie punkty po prostu. Ławo stąd. Na szlakach, to na siebie pani tam dalej troszkę, jak ten lasek jest co stanie przed tym laskiem. To jest 400. Ja wiem gdzie, tylko właśnie tutaj bliżej by było ciekawie, bo jest świetna panorama tutaj z tej strony. No dobra, nie ma, dziękuję bardzo. Kolejna sprawa to były rynek i realizacja. Jest to mniej więcej na takim etapie, że w związku z tym, że nie udało się tego pana usunąć z naszego gruntu, musieliśmy przesunąć część tam inwestycji drogowej. To jest na etapie takim, że teraz jest to przygotowane, jest to skończone i myślę, że teraz uzyskamy ostatecznie akceptację starostwa, bo musieliśmy to zmienić i że będziemy organizować przetargi, będziemy to realizować. Natomiast co do innych dróg, to ulica Bystra, tam była zaplanowana wcześniej tylko, nie pamiętam, czy kanalizacja, czy woda. Chcielibyśmy, żeby jednak... I wykonujemy projekt, żeby była woda, kanalizacja i burzówka, wszystko naraz i żeby można było to właśnie, jak już będziemy mieli te projekty, żeby to można było zrealizować całościowo, bo pan Jan podaje swój przykład drogi, to jest dla mnie to jest bardzo zły przykład inwestycji, gdzie najpierw się robi asfalt, a później się to rąbie, mówiąc krótko, i efekt tego jest taki, że trzeba tą po prostu drogę zrobić na nowo, całkowicie na nowo. Dlatego tutaj chcemy całościowo to zrobić i następnie Kilińskiego w dół od zaborni, bo generalna dyrekcja oddała nam, bo projekt był robiony przez nich, oni nam ten projekt oddali, myśmy ten projekt uzyskali pozwolenie w listopadzie ubiegłego roku i chcielibyśmy tutaj nasz zakład wodociągów i kanalizacji planuje to zrealizować do wakacji, także myślę, że to zadanie tu będzie zrealizowane też. Następna kwestia. Pani Dorota pytała o pasy przy przedszkolu. No mam nadzieję, że w maju te pasy wymaluję wszędzie i między innymi tam, bo faktycznie jest to miejsce niebezpieczne. Pani już o to też pytała, więc to nie jest tak, że nie wiem. No wszędzie. Tylko, że tam szkoła i kościół to nie jest nasza własność drogi. Nie ma problemu żadnego. Nie ma problemu żadnego i wystąpienia. Co do Kaczmarczykowej, wiem, że tam była odpowiedź, ale powiem szczerze, nie pamiętam treści teraz. I tak Państwu odpowiemy na wszystkie pytania na piśmie. To, o czym Pan Robert mówił, o korytkach odwadniających na Traczykówce, spróbujemy to zrobić, bo jak Państwo pamiętacie, nawet ten odcinek drogi, który żeśmy tam przebudowali, to ta cała przebudowa wynikała z tego, że tam przede wszystkim nie było tej wody, gdzie odprowadzić i dzięki tej przebudowie udało się nam, także teraz nam to trochę poszerzyło, że tak powiem, możliwości realizowania tam jakichkolwiek inwestycji, czyli żebyśmy te wody po prostu tam uchwycili. Co do projektu tej drogi głównej, Panie Robercie, to myślę, że tak jak to Pan zgłosił, to na pewno przez Wydział też zostanie przeanalizowane. O ulicy Brzozowej powiem tak, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że tą drogę zrealizujemy. I nie chciałbym tego komentować więcej, bo uważam, że jest to potrzebne i konieczne. Jeżeli się nam uda, zróbmy. No Pan Jan tu już mówił o tej swojej drodze. No powiem tak,
nie tak powinna być inwestycja realizowana. No i pan to wie, i ja to wiem, i wszyscy radni to wiemy. No ale zostało to tak zrobione i to, co do państwa powiedziałem, złożyliśmy wniosków na 15 milionów na drogi i dlatego między innymi też chciałbym, żebyście państwo się zastanowili sami nad kolejnością realizacji tych zadań, bo ja naprawdę nie mam żadnego interesu, żeby państwo, jak to niektórzy, nie wiem, czy myślą, czy uważają, że ja komuś chciałbym dokuczyć, że tej drogi nie zrobimy na złość, a zrobimy tamtą. No uważam, że bardzo dużo trzeba zrobić, jeżeli chodzi o drogi w Rabce i stąd naprawdę wszystkie wnioski złożyliśmy na drogi, żeby poprawić stan tych dróg, bo uważam, że właśnie drogi, mosty, przystanki, to one nam dość mocno albo utrudniają, albo ułatwiają życie i chciałbym, żeby nam one ułatwiły życie wszystkim. Pan Marek pytał o Kasprowicza. Na Kasprowicza nie wiem, czy pan widział w budżecie tym teraz głosowanym. Tam są te pieniądze między innymi. Co do właśnie słupków, wydział miał wysłać pieniądze, pismo, przepraszam, do pana, który prowadzi działalność naprzeciwko właśnie o uzupełnienie tych ubytków, bo nikt tego nie zrobił, ktoś to tam przechodzi oczywiście. To jest jedno. Natomiast co do tego przejścia dla pieszych, to wygląda to tak, że tam była kwestia, przynajmniej tak wydział twierdzi, wydział u nas geodezji, że ten znak tam był ciągle niszczony i teraz on będzie dopięty do czegoś tam, co już istnieje, ale jeżeli pan chce, znaczy odpowiedzi tak odpowiem, tylko że jeżeli pan chce wiedzieć, to już to proszę podejść do wydziału. Oni to mają przygotowane, wiem, że to jest poustalane na pewno. A termin ewentualnie realizacji tej poprawy, bo najbardziej zależy na tych płytach, żeby to wyrównać albo je ściągnąć, bo pojazdami na tej bocznej Kasprowicy. Wiem, ale to też jest w budżecie i myślę, że teraz... Ja wiem, tylko mieszkańcy pytają, kiedy, z tego względu, że niektórzy tam zostawiają już na dole pojazdy, bo nie mogą wjeżdżać. Nie mogą wjeżdżać, bo ktoś ma niskie zawieszenie, w ogóle nie jest w stanie wjechać do posesji. Drogę po prostu wybuliło, wybrzmiło. Panie Marku, ja teraz tego nie pamiętam, sprawdzę to i damy panu odpowiedź. Jeżeli chodzi o OSP, Ponice, o fotowoltaikę, jak już dach mają, to zamontujemy, bo w tym drugim etapie, w tych dodatkowych wnioskach mamy tutaj wpisane wszystkie remizy, między innymi Chabówkę, Ponice, Rdzawkę. Następnie... Proszę? A, myślałem, że do mnie. To, o co pytał pan Jacek, to oświetlenie. Te pieniądze znalazły się w tym budżecie, więc myślę, że to zostanie również zrealizowane. Natomiast tutaj jeszcze pan Rafał mówił o Wójtowiczowej Goczańskiej. No przykro mi, no taki mamy stan tych naszych dróg. Wszystkich naraz nie jesteśmy ich w stanie zrobić. Ja wiem, że to jest uciążliwe i mieszkańcy się złoszczą. I tak samo do państwa interpeluję, ale proszę mi wierzyć, że tak samo i do mnie i... Wiem i chcemy na to naprawdę przeznaczyć środki, natomiast wniosków żeśmy naskładali i liczymy na to, że przynajmniej 2/3 tych wniosków uzyska finansowanie i że trochę uda się po prostu nadgonić z tymi drogami. Jeżeli chodzi o tłuczeń, to robimy przetarg na całą gminę, mniej więcej tyle, ile jest zużycie w ciągu roku. Robimy przetarg na początku roku i myślę, że na pewno jest już po przetargu. I to jest tak, że mamy tłuczeń wraz z zabudową, czyli firma z budową. Tak, firma, która wygra ten przetarg, to ma oczywiście jeszcze później go wbudować w teren. Kanalizacja, to o czym pan Rafał tu mówił, koło Dewajtisu, tam jest z tego, co ja policzyłem, chyba 13 budynków, które nie mają kanalizacji i też byłem przekonany, że istnieje taka możliwość, że można to przejść i wpiąć się tam na wysokości Dewajtisu, ale po rozmowie z prezesem, który mi powiedział, że nie można uzyskać spadków, że nie ma takiej możliwości, że jedyną możliwością to jest właśnie w ten sposób. Poprosiłem prezesa, żeby wszystkich tych mieszkańców, żeby spróbować tam właśnie przeanalizować to i spróbować znaleźć rozwiązanie, żeby ich wpiąć. Natomiast prezes mówi, że no niestety nie ma innej możliwości, tylko to, co on zaproponował właśnie tym ludziom. Tak, tak, tak. Takie. Następnie co do tych luster, to odpowiemy państwu. Myślę, że jeżeli one są niezbędne, a poprawią bezpieczeństwo, to koniecznie trzeba to zrobić. Jeszcze pani Ola na koniec pytała o strategię dla gminy wspólnie z uzdrowiskiem.
Jak najbardziej jestem za, ale prosiłbym również też Państwa, żeby do tej strategii, żebyście Państwo również też zgłosili swoje uwagi. Jak pamiętacie Państwo, ja w ubiegłym roku w marcu wysłałem Wam też takiego e-maila, gdzie prosiłem i bardzo by mi zależało, żebyście Państwo też się włączyli do tej strategii, żebyśmy mogli wypracować ją do 2030 roku, bo jak Państwo widzicie i bardzo często mówicie, Pani Ola przed chwilą też powiedziała, że kiedyś to było uzdrowisko dziecięce. 30 lat temu faktycznie było wyjątkowo dziecięcym uzdrowiskiem, było, dzieci było tu bardzo dużo. Dzisiaj mamy tak, że my mamy mniej dzieci w szkołach niż emerytów w naszej gminie, bo wynika to ze statystyk i to się zmienia. Dlatego tym bardziej prosiłbym, żeby pomóc przy opracowaniu tej strategii, która będzie jakąś tam wizją rozwoju naszego miasteczka na przyszłość. Dziękuję bardzo. Właśnie wracając do tej wizji, nie? Bo skupiliśmy się na, rzeczywiście na tym, że robimy jak najwięcej atrakcji dla dzieci tutaj w Rabce. A nie skupiamy się na osobach dorosłych, na osobach w wieku emerytalnym, no pełnoletnich w każdym razie. Chodzi o to, żeby dla nich też stworzyć jakieś możliwości tutaj, żeby mogli przyjeżdżać. I tutaj cały czas wracam do tego, że żyjemy w górach i powinniśmy jednak im te góry tutaj otworzyć, stworzyć dla nich warunki dojazdu, zaparkowania, zatrzymania się, odpoczynku typu ławostoły, wiaty i tak dalej. Tego tutaj w ogóle nie ma w Rabce. No też te parkingi nawet przy wejściu na szlaki to też jest taka bolączka. Taka no wolna Amerykanka, zaparkuje, nie zaparkuje. Tak. No. A mówię, koło basenu są tereny Wód Polskich. Wystarczy tylko wziąć, wydzierżawić, usprzątnąć, wyrównać. Ja nie mówię tutaj o jakimś wyłożeniu tym asfaltem, kostkami. Tłuszczem nawet wysypać. Na obecną chwilę. No. Teren utwardzony. I tak mówię, no czy tworzenie takich ławostołów, takich punktów, gdzie będą ruszać góry. No żyjemy w górach, dajmy góry tym ludziom, bo przyjeżdżają. Ja nie mówię tylko o pieszych, ja mówię coraz bardziej staje się modne jazda na rowerze po górach. Są te elektryki, coraz więcej wchodzi, bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Przyjechałoby jeszcze więcej, gdyby mieli możliwość zaparkowania i gdyby o tym wiedzieli. Tak samo mówię o bieganiu, tak samo mówię o Nordic Walking. Coraz więcej takich ludzi uprawia sport i wystarczy przejść się przy ładnej pogodzie na Maciejową, usiąść na ławce, która została właśnie w tej chwili zamontowana i zobaczyć, ile osób przechodzi przez cały dzień tam. Naprawdę, bardzo dużo osób. Powinniśmy się otworzyć na tych ludzi też, na tą grupę społeczeństwa powinniśmy się też otworzyć, a nie tylko na parku, bo w wiecie wieku najwięcej może teraz... Jeżeli mamy niż demograficzny, jest coraz mniej dzieci, a my coraz więcej atrakcji robimy w Rabce dla dzieci. Panie Pawle. Jeszcze jedną rzecz powiem. Takie parki jak Rabka ma, może trochę mniejsze, powstają w dużych miastach. W Krakowie jest chyba 3-4 parki już takie wybudowane. Oni przyjadą tu do Rabki na siłownię, w parku czy na inne atrakcje, bo oni mają to u siebie. Oni chcą do Rabki przyjechać, zobaczyć coś innego, nie park. Dziękuję. Pan burmistrz. Panie Pawle, przez lata gmina inwestowała w park i liczę, że przyjadą między innymi ze względu na park. Natomiast to, o czym Pan mówi, jak najbardziej ławostoły, między innymi Pan wskazał miejsce, gdzie na Słonym powinno coś takiego być i to, żeśmy zrobili. Jeżeli zostaną wskazane inne miejsca, bezwzględnie będziemy chcieli to zrobić, bo faktycznie bardzo istotną sprawą jest, żeby takie miejsca były i to nie są aż tak kosztowne inwestycje. Najgorsze jest to, że musimy pozyskać zgody od mieszkańców i z tym jest różnie. Czasami jest tak, że jest bardzo fajne miejsce i okazuje się, że ktoś jednak się nie zgadza. Na Poniatowskiego koło basenu są miejsca naprawdę, bo tam jest miejsce w tej chwili zrobione tylko po to, żeby usiąść, ale ja mówię o miejscach na parkingi samochodowe. Poniżej tych ławek, które tam zostaje koło basenu zamontowane, tam jest miejsce teren Wód Polskich. Ludzie tam sobie rozłożyli jakieś drewna, czy jakieś tam poukładali te, jakieś gruzy jest wywieziony. Wystarczy przejąć od, wydaje mi się, wydzierżawić od Wód Polskich ten teren, zagospodarować, oni będą zobowiązani to wszystko powynosić sobie stamtąd, bo to będzie teren gminy. I tam można to wyrównać tłuczniem, tam jest sporo miejsca, 10 samochodów na obecną chwilę by mogło tam zaparkować jak nic. Panie Radny, Szanowni Państwo, myślę, że
Wiecie, również wystąpiliśmy przecież do Wód Polskich o to, żeby uregulować w kierunku właśnie między innymi basenu tutaj aż od ośrodka przyrodoleczniczego tereny, te, które stanowią własność Wód Polskich. Wody Polskie powiedziały także, wyrażają zgodę, ale pod jednym warunkiem, że my wskażemy tą linię brzegową. I to się dzieje teraz. Więc mam nadzieję, że jak to się wydarzy, chyba do września, to będziemy mogli zaplanować między innymi tą ścieżką rowerową do Tamy, bo działania żeśmy podjęli. Natomiast no, jesteśmy na razie w tym punkcie, że ustalamy to wszystko zgodnie no, ze stanem faktycznym i liczymy na to, że znajdziemy zrozumienie u Wód Polskich, bo pani dyrektor powiedziała, że jeżeli przygotujemy dokumentację, to oni nam pójdą na rękę. Pan Rafał? Czyli na wystąpienie będzie prowadzona wymierzona ta linia brzegowa. Znacie, kiedy we wrześniu ma się zakończyć? Nie. Znaczy, ja liczę, że ona się zakończy. No mam nadzieję, że w miarę szybko z tego względu, że... No przetarg był, jest wykonawca, nie? Tak, jest wykonawca i prosiliśmy go i powiedział, że nie będzie tego odkładał, że zajmie się tym od razu. No bo tam chyba był termin też wyznaczony, do kiedy ma to zrobić, nie? Tak, ale to jest do września, natomiast zadeklarował, że postara się zrobić to dużo wcześniej. Dziękuję. Pan Rafał? Panie burmistrzu, ja jeszcze tutaj a propos waszej rozmowy z panem Pawłem, bo jakby ta linia by była uregulowana, to też by pasowało się przychylić tam nad tymi barierkami ochronnymi, prawda? Wzdłuż Słonki, bo na odcinku kilometra od willi Bagatela do szkoły to koryto w niektórych miejscach ma ponad 2,5 metra wysokości, a droga przebiega praktycznie przy samym korycie. Ale do 2000-lecia. Na tysiąclecia, tak. Pan Paweł wie, jakie tam jest wysokie koryto i to też by w przyszłości można było zrobić barierki ochronne tam. I jeszcze chciałem się tu odnieść, bo pan Marek tu mówił o tych znakach, żeby tak wysłać służby i w wielu miejscach przejechali po prostu, bo są znaki już zarośnięte, lustra są tak samo poprzekręcane, lustra są też pozarastane, na słony między innymi na Poniatowskiego w kilku miejscach, że lustro jest, ale nie widać tam poniżej Dewajtisu na przykład. No i jeszcze słupki, tutaj też pan mówił o słupkach, też mi się przypomniało, że koło kościoła słupek jest wyrwany i wrzucony na posesję tej ruiny, co stoi na dole vis-a-vis kościoła Marii Magdaleny. I tyle. Jeśli można, to jeszcze ja tylko takie pytanie. Halo, tutaj pani Małgorzata, tak. Proszę. Ja mam tylko takie pytanie orientacyjne, bo w tamtym rokuśmy chyba rozmawiali o tych właśnie takich wiatach rekreacyjnych i pan mówił, że są zamówione. Mają być w Ponicach na końcu tam i tak. I tam jest teren gminny, więc tam nie trzeba żadnych uzgodnień, nic, tylko jest nasz teren, więc czy to będzie w tym roku, uda się to zrobić? To jest zaplanowane na ten rok z tego względu, że to są miejsca między innymi postojowe dla rowerzystów, jak najbardziej. Tak. Dziękuję bardzo. Pan Jan, proszę. Znaczy tak, ja tu chciałem w uzupełnieniu akurat tych spraw podnoszonych wcześniej odnośnie tych atrakcji i powiem szczerze, przygotowuję sobie i to najprawdopodobniej będę chciał zrobić na najbliższej sesji taką analizę sytuacji, o której się upominam już od dłuższego czasu i w zasadzie no widzę, że jakiejś takiej ani refleksji, ani działań w tym kierunku nie ma. Chodzi o zabudowę grzebienia. Ja sygnalizowałem wcześniej o tym, że tam prowadzone są prace, które, że tak powiem, wyeliminowały część stoku przez ogrodzenie. W tej chwili podejmowana jest następna inwestycja w tamtym rejonie. Coraz więcej jest jak gdyby zabierane tych terenów, które uważam nie powinny być przeznaczane pod zabudowę. I to praktycznie jest jak gdyby bez reakcji, ponieważ uważam, że zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym no, nie powinno się wydawać decyzji tam, gdzie nie ma dostępu do drogi publicznej. To jest pierwsza sprawa. I tam te drogi, które są, to są drogi polne. To nie są drogi zdefiniowane w przepisach w prawie o ruchu drogowym. To nie są drogi publiczne. I nie.
To nie ma 70 metrów, nie 70 metrów. To jedna inwestycja jest, ma charakter jak gdyby komercyjny, czyli pod wynajem. Nie ma czegoś takiego, że 70 metrów czy 35 metrów dla celów zarobkowych. Na swoje własne potrzeby i owszem. Natomiast chodzi mi o co? Że w tym momencie doprowadza się po pierwsze do zabudowy stoku, a po drugie grodzenie tych terenów. Czyli praktycznie z jednej strony mamy Luboń, gdzie jest jakaś tam w tej chwili projekt wydzielenia pewnej strefy takiej ochronnej ze względu na walory przyrodnicze. Z drugiej strony mamy Gorczański Park i otulinę Gorczańskiego Parku. Jest ten teren między. Biorąc pod uwagę już tutaj migrację całej zwierzyny, no, jeżeli zaczniemy grodzić wszystko, to po pierwsze no, działamy też i na niekorzyść, że tak powiem, tego środowiska naszego naturalnego, a po drugie eliminujemy jak gdyby z użytku coś, co funkcjonowało przez całe lata, czyli jak gdyby dostępność tych terenów dla właśnie tych celów spacerowych, takich rekreacyjnych, bo mówię, no, gdzie ci ludzie później pójdą? W tej chwili Rabka, no niestety nie ma do zaoferowania nic więcej, oprócz dostępności naprawdę świetnych terenów. Dokładnie, tu chodzi o to, żeby ci ludzie, bo mówimy tutaj o seniorach, żeby ci ludzie mieli dostęp do łatwych tras spacerowych. Bo tutaj przede wszystkim o to chodzi. My im dajemy możliwość właśnie poruszania się po łatwych, dostępnych dla nich trasach spacerowych. W tej chwili no, ja przynajmniej nie widzę żadnych jakichś takich działań, które by doprowadziły do tego, żeby zatrzymać, uważam, niekorzystny trend, bo ani nie zwiększa się ilość mieszkańców w Rabce, żeby nagle powstawał boom mieszkaniowy, że muszą być budowane nie wiadomo ile mieszkań. Raczej wszystko ma taki charakter właśnie komercyjny, typowo taki komercyjny, ze szkodą dla nas, jako dla gospodarzy Rabki. I my praktycznie nic w tej sprawie nie robimy. Dziękuję. Pan Rafał? Chciałem się tutaj właśnie dopowiedzieć, co pan Jan mówił, bo też tam tereny lubię odwiedzać. I tam rzeczywiście, tam w pewnym momencie, jeszcze pan nie wspomniał, pan Jan, że tam 70% lasu zostało wylesionego za potokiem. Nie wiem, czy gmina na to wydaje zgodę, czy nie wydaje. Starostwo, tak samo te cieki wodne, to są, czy mają prawo mieszkańcy zasypywać to gruzem, gdzie woda uchodzi do Gorzkiego Potoku i potem do Słonki, bo tam są zasypane po prostu te cieki wodne gruzem, te pod grzebieniem, potem tam, gdzie pan Jan mówił, to jest dewastacja totalna. Nikt temu nie... W centrum Rabki... Jeszcze nie skończyłem, poczekajcie sekundę. W centrum Rabki to samo, tutaj w kilku miejscach zostały wycięte. Rozumiem, że gmina wydaje pozwolenie na wycięcie drzewa, bo tam jedno czy kilka drzew trzeba wyciąć, ale na Nowym Świecie zostało wylesione po prostu na wysokości Lidla, zostało wylesione może z 30 arów gęstego lasu. Teraz, gdzie ten pan buduje, będzie coś budował przy Adasiu, też już jest ogrodzony taki lasek tam, który prawdopodobnie zniknie i w Rabce coraz więcej tego znika. Mamy dużo zieleni, ale bardzo dużo zostało unicestwionych. I to wszystko. Tak, tak, proszę bardzo. Szanowni radni, my jeżeli wydajemy pozwolenie na wycinkę jakiegoś drzewa, to proszę mi wierzyć albo proszę wziąć to od kogoś pismo, kto dostał zgodę na wycinkę, to wpisujemy, że ci ludzie mają dokonać nasadzeń. W każdym jednym dokumencie to wpisujemy. I mówimy przez wydział. Wydział ma weryfikować. I później jest coś takiego, że jeżeli ktoś nie ma możliwości, żeby u siebie zasadził, to dajemy możliwość zasadzenia na działce gminnej. Także chcemy, żeby to zachować. Natomiast wiecie państwo, no nie możemy ludziom też wszystkiego zabronić. Natomiast...
co do większych, ani nie, to jeżeli chodzi o wycinkę lasów, to na takie rzeczy, na odlesianie, to w ogóle musi dać zgodę starostwo, to nawet my nie mamy nic do tego. No i tutaj jedyny wniosek, czyli plan zagospodarowania jak najszybciej. Ale dopóki nie ma planu, to naprawdę się robi bałagan. To, co mówi kolega Jan na przykład, to co się dzieje znowu na Krzywoniu. Znowu powstały tam domki bliżej kapliczki, nie było, nagle stoją. To naprawdę, tak jak mówimy, no, nie mamy takiej władzy może jako gmina nad pewnymi rzeczami, bo starostwo wydaje zgody, my już nic nie mamy do powiedzenia. Ludzie się odwołują do SKO tak naprawdę, nie? Ale nie wiem, może jakiś taki wewnętrzny plan zrobić, jakiś gminy, jakiś może jakiś regulamin wewnętrzny, czy na przykład co będzie brane pod uwagę, dlaczego nie możemy czegoś takiego zrobić, bo jest straszny bałagan się robi, naprawdę Krzywoń znowu zaczyna być już zabudowywany, słyszę, że WZ-ki są znowu powydawane, no więc o co tam chodzi? Zabudowywany jest od strony Poni. No, dlatego to wszystko nam wymyka się z rąk tak naprawdę. Jak się obudzimy, to już będzie wszystko załatwione. Już praktycznie nie będzie nic do uratowania tak naprawdę. Dobrze, czy to już wszystko? W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 51. sesję Rady Miejskiej w Rabce Zdroju 8. kadencji. Dziękuję Państwu za obradę.